Cześć, z tej strony Żuraw.pl, witam serdecznie na kolejnej, chyba siódmej już z kolei sesji krakowskiej Enigmy. Kontynuujemy tą przygodę, która wedle treści z samej siebie jest przeznaczona na jakieś dwie sesje. My ją, mamy talent i rozciągnęliśmy ją do siedmiu sesji już w tej chwili. Nie wiadomo, czy się skończy na tej siódmej. Nie obiecujemy, ale też nie zarzekamy się, że dzisiaj nie będzie finału. Może będzie finał. Wszystko zależy w sumie od graczy. No i przechodząc właśnie do nich, ze mną są jak zwykle moi wspaniali gracze. Jest Kasia, blogerka z warszawskich spacerków z Kasią, która wciela się w hrabinę Adelaide Lanskorońską. Witamy. Witamy. Jest Michał Ksaszers, współudziałowiec w kanale Żuraw.pl, tylko jeszcze bez żadnych profitów w tym temacie. Ale obiecasz podwoić mu pensję? Tak, pensja wynosząca zero dalej będzie wynosić zero. Procentowa podwyżka się należy. Tak, tak. Który wciela się dzisiaj, wcielał się do niedawna jeszcze w księcia Hieronima Belchiora Radziwiłła, ale z racji, że mu się trochę oberwało po ciele od pewnych niezbyt miłych panów, to teraz wciela się w Mieczysława Młotka, o ile dobrze pamiętam, tak? Tak jest. Czyli jego człowieka do specjalnych zadań. Od przybicia gwoździa po wykopania grobu w lesie. Mieczysław Młotek jest specem od wszystkiego. Murarz, tynka, akrobata. Dokładnie, tak ma wpisane w legitymacji partyjnej, jeżeli do jakiejś należy. Następną graczką jest Jassamet, cosplayerka z Jassamet Zone i reprezentantka kanału Zębatka, wcielająca się w Kornelię Bagińską, wykładowczynię z AGH-u. I na końcu Talissa, studiująca architekturę i rysująca potajemnie dla Hengala, tak? Dla wydawnictwa Hengal. Wszyscy jakieś rzeczy związane z RPG-ami, takie, no, studiuję architekturę, czuję się jak student prawa, dzięki, wiesz? Ale to powiedziałam, pomyślałam. To brzmi jak student prawa, kompletnie. Tak, totalnie. Ale rysujesz dla Hengala, więc jak najbardziej rzeczy z RPG-ami. Tak. Tak, i ścierasz się w Wandę Szymańską, bibliotekarkę z UJ-u. Możliwe, że już niedługo będzie część ilustracji wrzucona, więc zobaczymy. Ale to jeszcze dopiero trzeba będzie chwilę jeszcze poczekać. Aż przejdą akcept, tak. Kto przypomni, co się działo na ostatniej sesji? Chyba co się nie działo, tak? Tak, co się nie działo. Chyba zaczęliśmy od kurde, jak to się nazywało? Od twojego domu. No to mój dom to wiadomo, tam trzeba było młotka dać do zespołu i tak dalej. Ale wtedy przyjechał starszy posterunkowy. Tak, no, prawda. Była dość dłuższa rozmowa z panem. Tylko pytanie, czy ona coś wniosła nam nowego? Wniosła nam tyle, że nasz starszy posterunkowy kompletnie nie potrafi w bycie detektywem i zbieranie informacji, ale podrzuciliśmy jemu parę informacji. No, tak jak znaczy nie, no wniosła, bo mam wrażenie, że zastanawia się nad zatrudnieniem mnie, więc jak gdyby wniosła dla mnie, może będę więcej zarabiać. A tak naprawdę udaliśmy się do dwóch miejsc mocy. Byliśmy w Forcie Benedykt przede wszystkim i w Forcie Benedykt znaleźliśmy wszystko, co tylko się dało. Łącznie z kręgiem na palenisko. Łącznie ze skradzionymi rzeczami. I była studnia. Tak, którą żeście otworzyli i już chcieliście tam wchodzić, ale fakt, że ja znalazłam ten krąg, a potem go trochę zepsułam, ale to inna sprawa, odwiódł was od pomysłu wejścia do tej studni. Wyklepało się, będzie dobrze. Tak, no, ale znaleźliśmy rzeczy z pał i dowiedzieliśmy się, wyciągając od szanownego pana dozorcy, że pani Makarzewska była tutaj i zostawiła te rzeczy, więc to jest ona odpowiedzialna za kradzież najpewniej. Chociaż podejrzewamy nie tylko panią Makarzewską. Mamy tak naprawdę dwie podejrzane i obie mogą ze sobą współpracować oraz z panem Larkinem. No, pana Larkina to osobno trzeba, myślę, kwalifikować. No, ale Potocka prawdopodobnie współpracuje, może współpracować, bo byłoby to na pewno i na rękę. O pewności nie mamy, tak naprawdę nie udało się nam z nią spotkać. No, ale też jak byliśmy oprócz fortu, odwiedziliśmy również Wawel. Wawel, tak. I znaleźliśmy w sumie, dowiedzieliśmy się, że ma być jakiś pokaz spirytystyczny, czy coś takiego? Szlachty, ale jakimś cudem nie zaproszono na nią ani księcia Hieronima, ani Adelaide.
więc szlachcice się bawią w dość typowy sposób. I też był, znaleźliśmy jak gdyby jakieś zniszczenia, więc coś tam się działo. Chyba ostatecznie jednak nie stwierdziliśmy, że chcemy rozwalać ścianę, żeby zobaczyć, co tam jest zamurowane. Dokładnie tak. Stwierdziliśmy, że to jednak może nie będzie najlepszym pomysłem. A szczególnie jak obiecaliśmy nic nie robić. Już nic nie psuć. Nic nie dotykać. Ale stwierdziliśmy, że tam było jakieś zniszczenie, pęknięcie czy coś od sufitu aż po podłogę i że to nie mogło powstać metodą naturalną. To był nasz wniosek. To było coś dużego. Tak. I tak naprawdę na tym skończyliśmy, bo to był taki trochę... Tak naprawdę nie do końca mieliśmy pomysłu, co w ten dzień zrobić. Tak naprawdę poszliśmy sprawdzać te miejsce. A, jedna ważna rzecz. Zabraliśmy, a przynajmniej ja zabrałam, zabraliśmy dziennik profesora po to, żeby go dokładniej zbadać wieczorem. Bo możliwe, że wyjdzie, że coś jeszcze, co nam pomoże tak naprawdę zrozumieć, co tutaj się dzieje. Albo zrozumieć ten rytuał, który ponoć ma zostać przeprowadzony w niedzielę właśnie. Nie będą mieli materiałów, bo to może też tak, że przez to kaltowaliśmy ten rytuał. No i skończyło się na, o ile dobrze pamiętam, scenie, jak przyglądaliście się tej szramie w ścianie, która została zamurowana, tak? A mi się wydawało, że zostawiliśmy to w pizdu. W sensie doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę najprawdopodobniej i tak nie będziemy tego ruszać, bo skoro mieliśmy nic nie dotykać, to rozwalanie ściany tak trochę wymaga jej dotknięcia. Chyba, żebyśmy mieli narzędzia, ale ich nie mamy. I za bardzo nie mam zezwolenia, żeby to rozwalać. No i też jak gdyby rozwalanie ściany w podziemiach w Wawelu nie brzmi zbyt dobrze, nie zbyt bezpiecznie. No i ostatnia kwestia, działamy jakby nie patrzeć z ramienia księcia Pieronima, a nie chcę też jemu problemu zrobić. Co dobrze stwierdziliście. Więc chyba stwierdziliśmy, że po prostu będziemy wrócimy do posiadłości księcia. I ja na pewno będę chciała jeszcze jak gdyby dokładniej na pewno zbadać ten dziennik, bo to jest coś, co może dać nam więcej informacji. Mhm. Rozumiem, że opuszczacie Wawel w takim razie, dając znać waszemu kustoszowi, który was przyjął, że opuszczacie już, że zwizytowaliście, co chcieliście zwizytować, zobaczyliście, co chcieliście zobaczyć i że... Tak, w zasadzie to my powiedzieliśmy, że chcemy oddać hołd zmarłym z rodziny księcia, dlatego właśnie nas tutaj wpuszczono i dlatego nalegaliśmy na to, żeby był w danym terminie, więc tak sobie nie mówiliśmy, że tutaj przyszliśmy zwiedzać, ale załatwiliśmy, co mieliśmy załatwić. To rozumiem, że bezpośrednio z Wawelu udajecie się z powrotem do posiadłości księcia Hieronima, żeby zdać mu informacje z postępu waszych działań. A przy okazji pomyśleć razem nad to dalej? Czy coś jeszcze dzisiaj, czy też tylko jutro? Żeby nie przedłużać jakoś specjalnie, to przejdźmy już do momentu, kiedy faktycznie dotarliście do posiadłości księcia Hieronima, nie niepokojeni przez nikogo. Zasiadacie za... Żadnych, którzy chcieli wklepać komukolwiek? Tak, żadnych ludzi, którzy by chcieli wklepać komukolwiek. Widocznie wklepanie księciu wystarczyło, przynajmniej na razie. Jak rozumiem, pewnie zakładam, że zasiadacie pewnie przy jakimś stole gdzieś, być może w jakimś pokoju gościnnym, pokoju bawialnym albo w jadalni. Odpowiednio oczywiście obsłużeni przez służbę księcia. Podano pewnie jakieś odpowiednie napoje, jedzonko. Wszystko, co jest zgodne z prawidłami polskiej sztuki gościnności, której oczywiście tradycyjowej książę Hieronim nie mógłby nie zadość uczynić. Oczywiście. Przy oparach gorącej kawy, herbaty, bądź przy bukiecie smakowo-zapachowym jakiegoś dobrego trunku, co kto woli, zasiadacie i co dalej? No straciliśmy księciu, że znaleźliśmy wszystkie sprawdzone rzeczy. Ja też na pewno. Młotka na przesłuchanie wziąłem sobie, żeby zdał relację ze swoich powinności. Może rozmowy sam ze sobą też nie będę prowadził, ale... Jasne. Ale po prostu... co? No to książę na pewno będzie zbulwersowany informacją o jakimś seansach w okolicach grobów jego krewniaków prawdopodobnie i będzie też zdegustowany, że nie jest zaproszony, pomimo tego, że i tak by tam nie poszedł, ale
jest degustowane. Ale przynajmniej zaprosić. Ale musi być degustowanie, tak? Po prostu. Tak, bo nie otrzymał zaproszenia. Powinien otrzymać zaproszenie, które może odmówić. A nie, że nie ma możliwości takiej danej, więc... Chociaż wiesz, jak usłyszałeś między innymi na przykład, że tam byli zaproszeni między innymi Czartoryscy oraz na przykład takie postacie jak Szyszko Bochus ze swoją żoną, to coś ci przez głowę tak przychodzi, że w sumie to są ludzie, którzy przynajmniej część przedstawicieli tych rodzin niespecjalnie dobrze traktuje i z należytą, że tak powiem, pieczołowitością i estymą traktuje polską tradycję i polskie wartości chrześcijańskie przede wszystkim. Ale chciał dostać zaproszenie, by móc na nie odmówić, tak? A teraz nie mam tej możliwości. Dokładnie. Chciałem splunąć im w twarz moją odmową, ale w tym momencie nie mogę im splunąć w twarz. Dlatego jestem zdegustowany. Ale co na pewno? Myślę, że książę aż tak bardzo nie będzie się zajmował tym, że seans mają, niech sobie mają. Tylko, że udało się na pewno odnaleźć zgubę, więc honor państwa polskiego został uratowany. Tylko no, pytanie, co dalej? Co to w ogóle... No i my jak gdyby zgubę zostawiliśmy na miejscu. No właśnie. Zabraliście tylko dziennik, tak? Tak, bo przecież nie będziemy nagle wynosić stamtąd poroża łosia. Jelenia pompasowego. Bądź co, bądź... Pompasowego, tak. No i chcemy się dowiedzieć po prostu, kto to zrobił tak naprawdę, zostawiając tam te rzeczy. No tak. Pewnie tam jeszcze wrócimy. I przypuszczamy, że następnej nocy zostanie przeprowadzony rytuał w czasie pełni. No to trzeba się zasadzić na nich w nocy. Przygotować jakąś, nie wiem, grupę uderzeniową. Zawołać policję. Nie, policję nie, bo to niekompetentni. Właśnie zastanawiałam się, czy nie będzie dobrze poinformować, mieć policję w obwodzie, by w razie czego wyszło, że to nie my. Co złego, no, to tak nie my. No bo tak naprawdę, kogo poinformujemy? Nie, no to prawda. Ale tak w ostatniej chwili, żeby tak, nie wiem, godzinę później niech przyjdzie, godzinę po. A nie lepiej mieć, nie chciałabym być sceptycznie nastawiona, ale ostatnie jak gdyby, nasze ostatnie poczynania, kiedy trzeba było się bronić, wyszło nam raczej mizernie. I tak naprawdę możliwe, że gdyby nie komisarz, to by się to dla nas wszystkich źle skończyło. No całkiem możliwe. No dobra, to trudno, niech wygarnie sobie nagrodę za nic, coś zrobić. Szczególnie, że tak naprawdę już my to znaleźliśmy, więc jak na razie mamy co tutaj pokazać, że tak to chwała za nam. Szczególnie, że nie musimy mu tak na dobrą sprawę od razu mówić, że znaleźliśmy te przedmioty, tylko że tak naprawdę podejrzewamy, że coś się tam może wydarzyć. Sprawca może się pojawić w tym miejscu. Mhm. Więc jak gdyby to nie musimy mówić, że wiemy, gdzie to jest, bo to w sumie było ukryte w ścianie, więc jak przyjdziemy tam po nocy, to może tego w ogóle nie zauważyć na pierwszy rzut oka. Aczkolwiek, jeżeli ów dziennik był potrzebny przy ewentualnym odbębnieniu rytuału, że tak to ujmę, no to jego brak no, będzie znaczącym elementem zaburzającym całość tego misternego planu, to raz, a dwa, na pewno wtedy się zorientuje, że nie ma tego dziennika. Dlatego trzeba być na miejscu, żeby zależy... Dlatego będziemy na miejscu. ...zaskoczyć jak Filip z konopi. I zaskoczyć. Jeśli okaże się, że wtedy porozmawiamy sobie z tymi osobami, które będą na miejscu. Jeśli na faktycznie rytuał będzie odprawiony po to, żeby się zabezpieczyć, no to wtedy po prostu pozwolimy na ten rytuał, tak? A przynajmniej ja tak uważam. Nie wiem, jak reszta... Księcia nie będzie, a młotek pewnie będzie miał tu gdzieś. Chyba, że książę będzie kazał. Młotek tam jest od bycia młotkiem. A nie, po prostu wydaje mi się, że logiczne, że tak naprawdę chcemy się skonfrontować z osobami, które tam są. I usłyszeć motyw. I dlaczego obraziła instytucję państwa polskiego w tak niegodziwy sposób. Czy mam w ogóle jakieś plany oprócz tego, by przyłapać tę osobę na gorącym uczynku? Nie, no bo na ten seans, no to seans pewnie w tym samym czasie będzie. Nie, seans jest w innym czasie, on dopiero miał być gdzieś tam za jakiś czas. A, no to tym bardziej. No to tym bardziej. Pytanie, czy chcemy się do tego jakoś przygotować? Siatka na łapanie duchów, nie wiem. Spray tam pokazujący niematerialne istoty. Żeby mgiełkę taką zrobić i wtedy... Rozsypiemy mąkę. Chyba nie ma takich. Wiem co, na pewno książę wręczy swojemu podopiecznemu jakiś flakonik z wodą święconą. Gdyby trzeba było całkiem przez przypadek jakiś egzorcyzm odprawić, to na tym ukropić, jak ile lezie.
Może po prostu zapoznajemy się z tym dziennikiem, może tam my znajdziemy jakieś wskazówki. Znaczy na pewno, jak gdyby chce się zapoznać z tym dziennikiem, na to poświęcamy wieczór. Osobiście woda święcona z osobistych zapasów księdza proboszcza, tak? Tak, nie, tak wiesz, idzie tam na pewno w progu, jak to przystało na porządny katolicki, chrześcijański domostwo, tam w progu taka, wiesz, mała kropielnica, żeby przechodząc przez próg od razu móc się, wiesz, tam przeżegnać, więc tutaj na pewno tak podejdzie, troszkę nałoży, nabierze. Wszystko, wiesz, przygotowane. Jakiś tam, wiesz, pewnie kropielnica, co zawsze na kolędy, jak przychodzi ksiądz, to tam pokropi cały dom, że przygotowany, takie porządne, nie ma to tamto. Ksiądz jest przygotowany na wszystko. Dobrze, wiesz co, Wanda, jeżeli ty chcesz się zapoznawać z tym dziennikiem bardziej uważnie, no to oczywiście zajmie ci to sporo czasu, ponieważ pewne rzeczy są napisane. No. Część z tych rzeczy zapisane jest transkrypcją fonetyczną dawnego języka Inków, czy tam Azteków, już nie wiem. Chyba Inków. Chyba nikt z nas nie zna języka Inków czy Azteków. Czy tam są pewne, jakieś notatki też profesora Jastrzębskiego odnośnie tych zapisków, natomiast wgryzanie się w to wszystko na pewno będzie czasochłonne. Ale nie ma problemu, ja mam cały wieczór. Poprosiłbym cię o ekstremalnie trudny rzut na korzystanie z bibliotek. Pamiętaj, że możesz palić szczęście, bo i tak już lepiej wiedzieć, jak nie wiedzieć, nie? Będziemy wiedzieć, ekstremalnie trudny. Mhm. A czemu mi się wyświetlasz? Myślę, że książę jedyne, co może pomóc, to dostarczyć jakieś... Serio? Trudności. Możesz próbować zawsze przerzucać. Co się stanie, jeśli bym przy forsowaniu nie wyrzuciła? Wiesz co? Opisz mi mniej więcej, jak ślęczysz nad tą książką, to ci powiem. Wiesz co? Myślę, że ja jak gdyby mam dojść do czynienia z pracą z tego typu, jak gdyby nawet z jakiegoś starymi woluminami, więc po prostu pewnie poprosiłam o stanowisko, do tego jakąś jakąś lampkę czy coś takiego, żeby sobie przyświecać, biurko osobne, żeby po prostu spokojnie nad tym pracować. A lampka tak naprawdę jaka? Głównie chcę... Wydaje mi się, że elektryczność już wtedy była na spokojnie, więc na pewno nie świeczka. Książę raczej... No ej, no, początek lat 20, bo bez przesady. Rezydencja księcia, na pewno. No, ewentualnie naftowa, jak taka przenośna na biurko postawić, no bo nie wiem w sumie, na ile tak elektryczne lampki takie na stół... Nie wiem. Uważaj, dojdziemy do tego, że się spali. Ja wiem, o co chodzi, ale zastanawiam się, na ile takich, wiesz, takich biurkowych lampek wtedy było, nie? Nie no, chyba już były normalnie. Moim zdaniem dopiero takie pierwsze. Tak, to raczej raczkowało. Myślę, że prędzej wtedy na biurko to strzymali właśnie naftówkę taką, a nie wiem, na suficie sobie wisiała żarówka jedna w pokoju i to był, wiesz, luksus. Okej, to powiem ci tak, jak ci nie wyjdzie rzut na forsowanie, to jeżeli ci trochę nie wyjdzie, to zalejesz sobie kartki, część kartek z tego dziennika po prostu naftą i staną się nieczytelne, a jeżeli bardzo ci nie wyjdzie, no to spalisz część kartek. Pamiętaj, że ile masz szczęścia? 50. Przy rzucie, jak wyrzucisz pecha, no to automatycznie nie będziesz mogła już szczęścia użyć. No bo wiesz, musisz teoretycznie, jeżeli wyrzucisz w zasięgu... 34 punkty muszę wydać. Ale nie, teraz mi chodzi. A teraz. Jak zrobisz forsowanie, zawsze możesz wyrzucić jakby mniej, bo teraz masz 50, no tak w połowie. No wiem, że to jest takie ryzyko. Masz pół na pół, albo wyjdzie. Pół na pół. No właśnie. Albo nie wyjdzie. Albo mniej, albo więcej trzeba będzie wydać. Jeśli wylosuje się powyżej 50, 70, to nie będę w stanie wydać. No tak, tak. W sensie to wiem. Więc pytanie... Czy ryzykować? Czy jest sens ryzykować? Czy jak myślicie? No, bo w sumie... Moim zdaniem nie ma sensu ryzykowania, nie, wiesz? Tak mi się wydaje. Może na zasadzie, że ty odpoczniesz, ja spróbuję z tego korzystać, tylko musisz mi powiedzieć, czego dokładnie szukasz ty. Bo... Pamiętam, że chciałaś przeanalizować podręcznik, ale nie wiem pod jakim kątem. Wiesz co, ogólnie chciałam przeanalizować zapiski. Czemu coś mi nie tak z tą kartą? Chciałam przeanalizować ogólnie ten dziennik, żeby zobaczyć, co tam jest. Kwestie związane z rytuałem. Może wczytać się w to, może wyjdą jakieś dodatkowe informacje, czy cokolwiek. Cokolwiek, co nam by nam wskazało tak naprawdę. W tym momencie tak naprawdę nie mamy nic do stracenia. Cokolwiek się dowiemy, będzie na nasz plus.
No dobra, no to ty pójdź odpocząć, a ja sama spróbuję. Czy ewentualnie będzie możliwe... Mam inne pytanie. Czy może być taka sytuacja, że na przykład ślęcę nad tym wieczorem, po prostu nic nie znalazłam, ale na przykład prześpię się i spróbuję jeszcze raz rano? Czy wtedy na przykład nie pozwolisz na rzut? Jeszcze raz? Czy może być na przykład taka sytuacja, że ślęczymy nad tym wieczorem, po czym odpuszczamy i próbujemy do tego jeszcze wrócić rano? Bo tak naprawdę mamy ponad... W zasadzie prawie jeden dzień, żeby to ogarnąć. No, do wieczora teoretycznie, bo no, na zaćmienie, no to tak pojedziemy do Krakowa tak, nie wiem, po południu. Okej, no to w sumie to ma jakiś sens, więc okej, niech będzie. Okay, więc po prostu weźmie drugą zmianę Cornelia, a w razie czego, jak gdyby, jeszcze ja mogę. Dobra. Co, to jest ekstremalnie trudne, co nie? Tak. Samo. Mhm. Wow. No nie. Co rzuciłaś? 97. Poza... No, to trochę jednak nie. No to cóż, też za bardzo się nie byłam w stanie skupić na treści ten. Poza tym, co profesor Macharzewski napisał po polsku i co tam dotyczyło się całej tej historii wyprawy do Lamy Horady i tych wydarzeń, które się tam działy, no to wszystko inne, co się odnosiło do bezpośrednio już do tego rytuału, to kompletnie po prostu patrzyłaś się na to jak ciele, że tak powiem, namalowane wrota i zero w ogóle czegokolwiek zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. Jasne. Wiesz co, ja teraz tak patrzę, że po prostu jak jest ranek, to ja jak się wyśpię trochę ze świeżym umysłem, przypominam sobie, że mam w torebce szkło powiększające z soczewkami, więc może po prostu spróbuję tam przeanalizować to dokładniej, może zauważę jakieś szczegóły w znakach, jakieś drobne dopiski czy coś takiego. Okej, dobra, no to mamy następnego dnia, po bardzo dobrym śniadaniu, w nie najgorszych humorach, wyspaliście się w ciepłych pierzynkach wygodnych, wykrochmalonych pościelach, tak. Czyli zakładam, że rzut jest taki sam? Tylko pytanie, czy dostanę na przykład jakąś kostkę bonusową za używanie tych lup? Okej, dobra, niech będzie, dostaniesz kostkę bonusową. Czyli ekstremalny, ale plus jeden. Tak. Mhm. Żeby poszło dobrze. Książę ma 4 HP-ki, no to nie ma źle. 20, to, o, spal. Spal i wejdzie. Muszę wydać 9, muszę wydać 9, no nie, 13 muszę wydać. Trudno, po prostu palimy. No, spal. Bez zastanowienia. Okej, więc przy porannej kawie ze świeżym umysłem jeszcze raz wertujesz ten dziennik, starasz sobie to wszystko jakoś roztłumaczyć, jakoś sobie tam poukładać w głowie to wszystko i te wszystkie informacje, które są zawarte w dzienniku, więc tak gwoli podsumowania. Oprócz tego, co profesor Macharzewski wypisał w dzienniku odnośnie całej tej wyprawy, oprócz tam jakich jego uwag i jakiś tam historii z przebiegu tych wykopalisk, odkrywania tej świątyni z boczu góry i późniejszych tragicznych wydarzeń, które potem nastąpiły. Spora część tego dziennika odnosi się do mitologii obracającej się wokół istoty nazwanej przez tubylców Anchanchu, czyli pewnego, powiedzmy, w przełożeniu na europejskie standardy, pewnego rodzaju demona, który z jednej strony miał być strażnikiem miejsc, a z drugiej strony był istotą nawiedzającą zwykle jakieś podziemne budowle, kopalnie, właśnie jakieś świątynie, temu podobne miejsca, i który miał moc wpływania na umysły osób, które zakłóciły spokój miejsca, którego w jakiś sposób pilnował, i doprowadzania ludzi w ten sposób do szaleństwa, do ataków, agresji przeciwko innym ludziom, do podjudzania, do sączenia zatrutych myśli i tak dalej. Zresztą przejawy... Mieliście już przykłady tego. Zresztą profesor Macharzewski opisywał w tym dzienniku, że te rzeczy, które się wydarzyły, czyli wyznanie mu miłości przez Kazimierza, historia bankructwa Potockiej, czy przyznanie się do zamordowania matki przez jego własną córkę, że to wszystko według niego wynikało właśnie z działania istoty zwanej Anchanchu. I dużo tam rozmawiał z tubylcami na temat tego, jak odgonić, jak sobie tubylcy radzili z nawiedzeniami przez takiego demona. I oni przedstawili mu rytuał, który
Trzeba tam było oczywiście odbębnić jakieś tam, wiadomo, modły, specjalne inkantacje, jakieś tańce. No takie, jak to w takich plemiennych społecznościach zwykle to wygląda, że trzeba było jakieś tam szamańskie uga-buga robić. Natomiast ważnymi, Amchanchu w jakiś sposób jest przywiązany do miejsca. Zwykle te demony, żeby nie chodziły sobie swobodnie po świecie, są przywiązywane do miejsca mocą wplecioną w przedmioty i rzeczy znajdujące się w, no, w danym po prostu miejscu, do którego mają być przywiązane. I te zabrane przez Jastrzębskiego rzeczy ze świątyni, czyli ten poroże pampa, jelenia pampasowego, jakaś tam maska, jakieś fragmenty, jakiś płaskorzeźb z tej świątyni. Wszystko to miały być elementy nasączone mocą tego miejsca, tej świątyni, która trzymała w sobie tego ducha Amchanchu. I wedle profesor Macharzewski cały czas podejrzewał, że, znaczy nie był pewny, czy ten rytuał, który przeprowadził wtedy w Peru, czy on tak w zupełności i na 100% jakby zabezpieczył jego i jego rodzinę przed wpływami tej demonicznej istoty. I on cały czas jakby pracował nad tym i badał sprawę, że chciał się upewnić, że już tak ostatecznie uda mu się rozwiązać problem wpływu, złego wpływu tej istoty na umysły jego i członków jego rodziny przede wszystkim. I dlatego chciał jakby wzmocnić, nasycić dodatkową mocą, dlatego też badał magię księżycową, badał magię węzłów mocy i związków tych dwóch rzeczy ze sobą i rytuałów tutaj w Europie, na terenie Europy, odbywanych jakichś tam też pogańskich, czy jakichś tam po prostu czarnoksięskich, czy też rytuały z tak zwanych sabatów czarownic. Badał jakieś tam wspólne punkty zbieżne po prostu w tego rodzaju praktykach z tymi praktykowanymi właśnie po drugiej stronie globu niejako. I po prostu on chciał te przedmioty nasycić dodatkową mocą, żeby mieć pewność, że już Amchanchu nie powróci i nie będzie miał wpływu na jego rodzinę. Aczkolwiek gdzieś tam pod koniec tego dziennika były wpisy też, że podejrzewał, że ktoś jednak może być cały czas pod wpływem Amchanchu i chcieć mu przeszkodzić w tych jego działaniach. I obawiał się trochę o to, czy uda mu się przeprowadzić całą tą operację, zanim ten ktoś mu nie przeszkodzi. I tam była też taka informacja, że można przeprowadzić rytuał odwrotny do zamierzonego, którym te przedmioty zostały po tym, jak uległyby zniszczeniu w rytualnym ogniu, uwolniłyby moc wiążącą ducha Amchanchu i on wtedy przejąłby z powrotem władzę nad tymi, których już dotknął wcześniej, naznaczył w jakiś sposób. Że... Czyli najprawdopodobniej osoba, która robiła rytuał, nie chciała się bronić przed Amchanchu, tylko chciała go z powrotem sprowadzić. Ale my wiemy, co zrobić. Musimy odtańczyć tańce. Ale nie mam przedmiotów, w których trzeba to zamknąć. Spalić w rytualnym ogniu, ale nie wiemy, jak ten rytualny ogień rozpalić. Co z tego? Widzieliśmy wielkie palenisko z jakimiś dziwnymi symbolami. Wiem, że chyba Cornelia chciała jeszcze przebadać to pismo klinowe, które sobie przerysowała z tego paleniska. To się też w tym palenisku już zostało coś ruszone, więc też nie wiemy na 100%, czy to jest. To znaczy, teoretycznie chyba tańce też miały być wokół ognia, ale mam wrażenie, że w tym przypadku to, tak naprawdę bardziej prawdopodobne jest, że to osoba, która jest pod wpływem tego ducha, będzie chciała po prostu, żeby on przejął w pełni kontrolę. Szczególnie, okay, czyli że... mamy odtańczyć rzeczy, żeby odgonić złego ducha. Tak jak zrozumiałam mniej więcej twoją relację. Tak. I z tego, co kojarzę, nie spalić tych przedmiotów, bo jak się spali, to się go uwolni i będzie tak, źle. Tak, okej, okay, dobra. W jakikolwiek sposób, jeszcze tylko wybacz, że ci wejdę słowo, w jakikolwiek sposób w tym tekście, bo to może do ciebie, Żuraw, jest wspomniane, dlaczego akurat poroże jelenia pampasowego i tak dalej? Bo
Nie wiem, czy to było w tym monologu, czy to mi uciekło, czy to nie było w końcu. Znaczy tam nie było informacji, dlaczego akurat. Być może dlatego, że te rzeczy znajdowały się w świątyni. Może po prostu... Były one w świątyni. Starożytni Inkowie użyli po prostu tych przedmiotów do tego rytuału i one musiały być. Okej. Okay. Może po prostu to jedyne rzeczy, które ocalały z tej świątyni. Inaczej. Po jej zniszczeniu, nie? Mogli użyć jelenia tego zwykłego, śródziemnomorskiego, czy tam jaki tam jest europejski stepowy i wtedy by nie było problemu. Łatwo by było zdobyć. No tak, no to niestety. Tylko, że w takim razie najprawdopodobniej osoba, która to wykradła, chciała po prostu, żeby Anchu w pełni przejął władzę. I ja dalej podejrzewam, że osobą, która to chce zrobić, jest córka profesora. Może nie powinnam jej pochopnie oskarżać, ale w dzienniku nie ma ani słowa o tym, że profesor uważał jakkolwiek, żeby zawiódł i by chciał popełnić samobójstwo. Myślę, że ktoś mu jednak w tym pomógł, a jego córce już raz zdarzyło się zabić. Więc możliwe, że gdyby była pod wpływem z tego ducha, mogłaby zrobić to ponownie. Szczególnie tak, właśnie skoro gdyby wiedziała, że on właśnie ma zamiar tutaj wzmocnić zabezpieczenia, no to tak, opanowana przez tego ducha miałaby dobry motyw, dobry pomysł. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Chodzi, książę, o tą istotę, która była u doktora. Obawiam się, że to może być z tym powiązane, a w takim przypadku, szczególnie, że wyczytaliśmy, że to może być ten cały kotl. Więc obawiam się, że będziemy musieli się przygotować również na niego. Ale że znowu wyjdzie to ten wawelski smok czy inna bestia? Jeśli ktoś jest pod wpływem tego ducha, to może się okazać, że w jakiś sposób ta istota mu służy. Bo skoro to jest istota zwierzeń Inków. Ja tutaj zaimplementuję tylko to, co padło. Że sama mówiłaś z tego, co wyczytałaś w dzienniku, jak istoty, nie wiem, nadnaturalne, jeżeli tak to mogę określić, są powiązane z miejscami mocy, więc ja podejrzewam, że on mógł być powiązany w jakiś pokraczny sposób z Wawelem. Skoro podejrzewamy, że prawdopodobnie coś tam z tej ściany i podłogi i sufitu wyszło. No, to ma jakiś sens, skoro... Tutaj piszą o tych różnych stworzeniach pewnie i przewiązanych... Ale nie rozumiem, dlaczego inkarskie stworzenie miałoby mieć powiązanie z Wawelem, ale może, nie wiem, jakaś konotacja ze smokiem wawelskim, może poprzednik, następca, cokolwiek powiązanie gatunkowe, nie żebym była specjalistą od spraw nadnaturalnych, prawda? Chyba, że właśnie tak, lokalne jakieś, lokalny duch, który został po prostu wzbudzony przez ten inkaski moce. Może duchy są albo może po prostu... Albo może skoro jak gdyby za pomocą kogoś dostała się tutaj ta istota, to możliwe, że sama obecność tej istoty w jakiś sposób pomaga istotom tego typu się tu przedostać. Wawel był jakimś rodzajem wejścia, jak to nazwać. Zło zawsze przyciąga zło. O właśnie, szanowny książę. Bardzo szkoda, że książę nie musi się w tym momencie ruszać z domu. To jest również jakaś forma zła. Tak, zdecydowanie. To jest zabieg szatana, żeby pozbawić naszą drużynę wielkich argumentów mocy w walce z nim. I ubolewam nad tym. Na pewno wiara księcia by nam wiele pomogła. Tak, ale mam tu, wiecie, moje narzędzie bardzo dobrze działające. Pan Mieczysław zajmie się wszystkim. Jego wiara jest też niewzruszona, bo inaczej by tu nie pracował. Także... Potrzebuję od ciebie dopełnienia tego obrazu, bo Kornelia rzuciła okiem, jak się pan Mieczysław poczuł z faktem, że został nazwany narzędziem. Myślę, że już się przyzwyczaił do tego, że puścił to mimo uszu totalnie. Że sowita premia na koniec miesiąca sprawia, że ten... Wiesz, za taką pensję to może nazywać jak chcesz. Jak na tamte czasy. Za taką pensję to nie musi być uważany za człowieka. No,
wiesz, zawsze coś tam podje dobrego, coś tutaj sobie samemu porobi, na dostęp do dobrych narzędzi ma, jak coś musi do domu sobie zrobić, to też w pracy zrobi przy okazji, w międzyczasie. Jak, no, co to, będzie? Wiesz, no ma narzekać. Zawsze mógłby, nie wiem, robić w jakiejś hucie, czy w jakiejś fabryce i, nie wiem, mieć narażenie życia, tutaj co, na oliwie zawiasy. Nie ma w ogóle narażenia życia ani zdrowia. Totalnie, zupełnie nie. 100 lat później w korporacji to się będzie nazywało kierownik średniego szczebla, nie? Ha. Dokładnie. Dobra, czyli plan mamy taki. Znaczy ja się jeszcze skupię na tych symbolach imkarskich, czy jakkolwiek to nazwać. Na tym piśmie klinowym. Tak, to też chciałabym przebadać. Zapomniałam kompletnie, że to spisałam wtedy. Dlatego właśnie sobie przypomniałam i ci o tym mówię. Dzięki. No. Jak rozumiem, na niedzielę plan jest, że idziemy zrobić jakiś rytuał i musimy mieć do tego jakiś przedmiot i prawdopodobnie będziemy to robić w forcie, więc trzeba się będzie znowu tam dostać. Szczególnie, że to miejsce mocy, więc... To musimy tam być na pełnię. Wtedy będzie najlepiej. I tak musimy tam wrócić po te przedmioty, bo jeśli te przedmioty zostaną spalone, to nic z wszystkiego. Więc myślę, musimy się tam dostać. Kluczem będzie skonfiskowanie poroża jelenia pampasowego. Myślę, że jeżeli zabierzemy ten egzemplarz, to drugi, nieważne jak, będzie ciężko znaleźć tutaj tym niegodziwcom, co chcą roczne rytuały przeprowadzić, więc... Kolejny pierścień Nitocris też za bardzo nie jest. Pierścienia tam nie było. Nie było? A, nie. Dobra. Nie, było wszystko oprócz pierścienia. Okay. Ewentualnie, i teraz tak książę pewnie obolało się może podnieść, tak przejdzie się do drugiego pokoju i tak zaraz wyjdzie z takim porożem przyczepionym do takiego trofeum, jak na ścianę jest taki jelenia. Podmiankę? No, ja nie wiem, może ten ktoś się nie będzie znał na porożach. Dla mnie wygląda, to nie wiem jak tam to wygląda, ale to chyba podobne, co nie? Jest troszeczkę mniejsze, ale no, też się faktycznie nie zorientuje. Ale może jest troszeczkę mniejsze, ale jak widziałeś, ale jeśli nie masz do porównania, to może nie. To może po prostu nikt się nie zorientuje, więc tylko wtedy musielibyśmy tam wejść przed pełnią. To chyba mamy nasz czas jeszcze. Jak się pośpieszymy. Tak. Tylko musimy w takim, po prostu musimy uprzedzić tych, którzy tam przybędą. A to tamte poroże to takie duże było, czy takie małe, żeby to zabrać? To nie było całe poroże, to było fragment takie. Poroże. A, to był fragment, myślałem, że to całe. Nie, nie. Ktoś później przez miasto idzie z porożem. No, wyobrażałam sobie w taki sposób. Może nie wiadomo, że z pół metra wielkości miała, ale to nie było pełne poroże jelenia. No to pół metra poroża tego myślę, że można uciąć i tam podmienić. Może ktoś nie zapamiętał wszystkich tych rozgałęzień, odłamów i jak to dokładnie wyglądało. No ja się na tyle nie skupiałam, żeby to zapamiętać, więc myślę, że inni też mogli nie do końca. Ale to bym potrzebował rzutu na zręczne palce w takim razie. Czy się uda wyciąć podobny fragment z pamięci? No to myślę, że będzie pewnie musiał to zrobić Mieczysław. Tak. Ewentualnie czekaj, na łączony rzut dwóch umiejętności. Zręczne palce na wycięcie i jeszcze jaką można było umiejętność spostrzegawczości, czy dobrze zapamiętałeś, jak ono wyglądało. Czyli, ewentualnie ktoś inny może wskazywać. Wskazywać na przykład, nie? No to na ile macie spostrzegawczości? Jaki rzut na spostrzegawczość? Ja mam 68, ale moje rzuty są ostatnio beznadziejne. Normalny, czy jakie te progi na spostrzegawczość, że... Tu będzie łączony rzut, czyli sumuje się dwie umiejętności do siebie i się rzuca, ale na połowę tej wartości. Ja mam 65. Okej, okay. No to, bo to chyba ja muszę na ten, ale ewentualnie... No zręcznych palców to on chyba nie ma. Ma 10 bazowe, więc 45 spostrzegawczości to 55. No to muszę chyba... 27. Cienko. Rzucam. 55 tam było, więc 20... Nie chcesz, żeby ktokolwiek inny zrobił w takim wypadku niż pan Młotek? No to ja jestem za tym nawet, tylko ktoś... Czy ktoś ma zręczne palce? Bo ja mam tylko bazowe. Ja też mam bazowe 10, ale mam spostrzegawczości 68, w przeciwieństwie do 45 pana Młotka. No to lepiej. Ja 10.
Masz chyba najwięcej spostrzegawczości, więc nie wiem, czy na przykład nie mogłabyś w międzyczasie współpracować z panem Młotkiem. O, z tym mówisz, o, tutaj przytnij. Tutaj ma być to takie ostrzejsze, tutaj taki szpikulec był taki, tutaj wyciąć. To co, Żuław, czy to przejdzie? Przejdzie. Rzucę kasetką. Rzucisz kasetką na tym, czy to przejdzie? Weszło, weszło. Wow. Nawet na czysto mi by weszło, więc... Jesteśmy, wiesz, ideolo. Ale tu miałeś chyba 10 rzucić. Zresztą palce plus spostrzegawczość i na połowę tego. No. A dobra. Bo ja myślałam, że to po prostu są dwa rzuty i każdy trzeba zdać. Ale zrobione jest na łączone. Znaczy, nie pamiętam tak de facto, jak panie przebiega mechanika rzutów łączonych, ale już nie chce mi się szukać po podręczniku w tej chwili. I bardzo dobrze. Szczególnie, że to już jest finał. Tak, szkoda tracić czasu. To tam... No dobra, wycięliśmy w miarę legitny kawałek. Tak, tutaj przypiłowany. Jak dla nas idealny. Tak. Z pasa, ale tam wiesz, tutaj pełno narzędzi, to wyciągnę zaraz jakiś tam taki... do szlifowania, taki ten pilnik taki do, nie wiem, drewna, do metalu, coś tam, to tutaj jakaś taka sobie, pilka. Sanders, jak jest taki po prostu pas naboi, często przez tors przepięty, to on ma taki pas, tylko właśnie takie dłuto, taki szpikulec, takie coś. Tak wiesz, tak przy pasie, plus te ogrodniczki takie tutaj, wiesz, z kieszeni, jakieś tam obcęgi, szczypce tutaj, wiesz, do przycięcia, wszystko jest pod ręką, zawsze. Zostanie na wagę, ile pan waży? Nie wiem, koło kilograma, a może dwóch. A żelastwo? A, to tam, nie wiem, z 10 pewnie kilo waży. Nie, mi chodziło o to, żeby on stanął na wagę, mając to wszystko na sobie. A, to nie wiem, 10 kilo kupa więcej od razu, nie? No nie wiem, czy takie wagi tutaj były fajne jak teraz, łatwe. Tam chyba odważnikami trzeba było przeciwważyć sobie. No. Człowieka? No. Chyba wszystko. Tak, to wszystko. Przecież w średniowieczu się wszystko robiło. Była wielka waga, w sensie jeszcze w średniowieczu była po prostu wielka waga na rynku. I tam się wszystko ważyło, żeby się zgadzało. Nie wiem jak w XX wieku, bo... Właśnie ja do tego piję, bo w średniowieczu to bym uwierzyła. W XX wieku to już tak zastanawiam się. Ale dobra. Znaczy, ciężko powiedzieć. Znaczy, na pewno wiem, że moja babcia jeszcze używała takiej wagi. Tylko no, to nie jest poziom księcia, tak? Ale nie wiem, to już najmniejszy problem jest, jak wtedy. Mniejsza o 100% aktualną, akuratność historyczną. Tak, mamy poroże, duplikat, poroże jelenia nie kompasowego. poroże jelenia świątyni. Tak, możemy przystąpić do operacja mistyfikacja podmianka i zobaczmy ich minę, jak będą palić. Szczególnie, że tylko myślę, czy my tam że... możemy. Myślę, że jeśli damy pewien dodatkową sakiewkę, dodatkowy portfelik, dodatkową wypłatę panu pilnującemu, jeśli to jest ten sam pan, to myślę, że się bardzo ucieszy. Myślę, że dostaniecie wyprawkę znowu. Trochę czując się jak taka dojna krowa, książę, ale dawam kolejną sakiewkę z porcją na przekupstwa i inne machloje. No niestety, teraz są takie czasy, że ludzie już nic za darmo nie zrobią, choćby dla dobra innych. Ale zrobimy wszystko, żeby z tej sakiewki najmniej ubyło. Liczę na to. Zresztą kupcie sobie coś ładnego. Czyli rozumiem, że po posiadaniu i dogłębnym badaniu dziennika sfałszowaliście... Zrobiliście podróbkę poroża jelenia pompasowego i potem z tym jeszcze tak gdzieś tam w okolicach południa, popołudnia udajecie się do Fortu Benedykt z tym porożem, żeby je podmienić, tak? Tak, ja się tylko chciałam zapytać, czy mogę rzut w przeszłość zrobić, że kiedy Wanda podała ten dziennik, to ja starałam się rozkminić te inkaskie symbole. Okej, jaką umiejętność proponujesz do testowania? Archeologię. Okej, ale to też będzie ekstremalnie trudny test. A mogę się czymś wspomagać, skoro robimy to w domu? Możesz się wspomagać dziennikiem. Może coś tam w międzyczasie, wiesz, pojawiło się o tych pismach. Żaden słownik z biblioteki jakiś archeologiczny nie wchodzi w grę w tym momencie? Moglibyśmy podjechać. Tylko pytanie, czy dałoby nam się podjechać, bo na pewno coś byśmy znaleźli pewnie w bibliotece. A pytanie, czy w miejscu, gdzie jest opis tych rytuałów,
No to nie będzie coś na ten temat, no bo to jest jakby do fragmentu tego rytuału chyba, to palenisko i tak dalej. No tym na pewno się będzie. Tylko wiesz co, akurat rytuał jest spisany fonetycznym przekładem, nie? Na tyle, na ile profesor Jastrzębski zrozumiał to, co mu tłumaczyli miejscowi tubylcy. Mhm. Więc tam nie ma rysunków przedstawiających pismo węzełkowe, tylko po prostu są jakby przełożenie inkaskich słów na język, powiedzmy, polski za pomocą transkrypcji fonetycznej, nie? Dlatego pytam o słowniki, które byśmy mieli dostępne w ujocie archeologicznej i tak dalej. No to jeżeli chcesz, to poproszę rzut na szczęście. Dobrze, że to nie ja rzucam. Jeszcze weszło. Okej, okay, no to znajdujesz jakieś opracowanie odnośnie właśnie pisma węzełkowego i symboli z tamtego regionu, co da ci dodatkowo bonusową kostkę do testu. Czyli ekstremalnie trudna, ale bonusowa kostka? Tak. Tak. Wow. Możesz szczęście palić zawsze, pamiętaj. Trochę w ogóle nie ma go zabijać. A, to by było 74, że 10 to było. 54. Ekstremalnie trudny, zastanawiam się, ile ja musiałabym spalić szczęścia. Kliknij na to, to ci się rozwinie i pokażę ci, ile musisz spalić. 58 szczęścia na 52. Myślicie, że to pali, czy nie? A ile masz? No zostaną mi 4 punkty szczęścia. Trochę mało. A jaki koszt forsowania? Jaki koszt forsowania? Żuraw, nawet ci normalnie dam propozycję. Koszt forsowania jest taki, że jeżeli to nie wyjdzie, to po prostu Kornelia straciła na to całą noc i będzie niewyspana. Okej, okay, dobra, czyli będziesz miała do wszystkich testów związanych z kondycją i zręcznością kostkę minusową. Aha. Karną. Nie będzie. Ósemka. No w sensie więc nie będziesz miała. No. Więc po wielu godzinach ślęczenia w różnych archeologicznych opracowaniach dochodzisz do wniosku takiego, że jesteś przekonana tak na 80-90%, że jakiegoś rodzaju słowa, tudzież może zaklęcie ułożone konkretnie w tych kamieniach składających się na palenisko miały dać ogniu niszczycielską moc. Okej. Okay. Czyli potwierdza się to, że oni chcieli spalić te przedmioty, a nie wykonać rytuał. Potwierdza się też to, że w takim wypadku, jak tam wrócimy, z miłą chęcią zniknę ten jeden kamyczek. No i na pewno podmienimy poroże. Tak. No dobra, to wiemy wszystko, możemy jechać. Coś. Czyli co tam było na tym napisie, że jeszcze bardziej niszczycielską moc mam mu nadać, żeby to pewnie szybciej się spalał, czy coś takiego. Generalnie ogień ma być jeszcze bardziej ogniem. Tak, zamienić miejscami. Spotęgować niszczycielską moc ognia, nie? Ale to, czekaj, tam był tylko kolor, jakby miał znaczenie, tak? Jakby to kolor robił. Miały symbole były chyba też. No, były też? Aha. Bo my przecież spisaliśmy te klinowe. Nie, bo myślałem, że klinowy to jest na zasadzie, że kolor danego jakby kamyczka. Tam był kolor i wielkość. Tam ogólnie był kolor i wielkość. Konkretnie okay. Na jakimś ułożeniu. No, ewentualnie jeszcze tam instrukcją młotkowi, żeby jak coś to tam przefarbować, może jakoś, nie wiem, wytaplać w błocie, niech zmieni barwę, zalać moczem, cokolwiek, nie wiem. Co? Nasikać do ogniska, może ten niespodziewany składnik całkowicie zmieni zaklęcie. Ja bym się bała, albo podlać naftą, jak buchnie, tak? Nie, że coś, ale mam wrażenie, że w tym przypadku mogłoby to uznać jako jakiś fragment jego i on by mógł na przykład się zapalić po podpaleniu tego, więc może tego nie róbmy, odpuśćmy to sobie, bo jeśli pan młotek stanie w płomieniach, to nie będzie dobrze. No to tam tylko ewentualnie pokruszyć, tam przefarbować niekoniecznie częściami swojego ciała. Tak samo jak przy jakichkolwiek rytuałach nie dolewałabym tam na przykład żadnej, broń Boże, krwi. Bo to też brzmi jak bardzo głupi pomysł. A na przykład woda? Woda już bardziej. Albo nie wiem, jak jakieś tam ewentualnie błotko będzie, bajoro, takie rozmokłe, jakby padał deszcz, to tam tak obleć dookoła po rancie. Ale to nie, bo właśnie czy chcemy pokazać, że coś zmieniliśmy,
Czy chcemy chyba to zrobić tak, żeby zmienić, ale żeby nie było widać, że zmienione? Żeby było na pewno takie... na pierwszy rzut oka nie było widać, bo prawdopodobnie to coś zorientuje się, że coś nie, jak gdyby jest nie w porządku w momencie, kiedy to nie będzie działać, ale żeby zorientowało się jak najpóźniej. No ja zamierzam to tak zrobić, żeby faktycznie nie było tego widać, ale jednak żeby krąg był w jakiś sposób przerwany. Znaczy tak, zamierzamy to zrobić niewidocznie, ale zakładam, że jeśli ta istota jest powiązana z osobą, która będzie przeprowadzać rytuał, to na pierwszy rzut oka człowiek może tego nie zauważyć, ale w momencie, kiedy rytuał nie będzie działać, to ta istota może przejąć jakby władzę nad daną osobą i wtedy ta istota się na pewno zorientuje. Ale nas wtedy, miejmy nadzieję, że wtedy będzie już za późno. Nas tam wtedy nie będzie. Dokładnie. Tylko, że musimy odtańczyć ten rytuał. A chyba najlepiej w miejscu mocy w czasie pełni. To się spotkamy z osobą, która pewnie chciała spalić te przedmioty. Myślę, że trzeba udać się tam jak najszybciej i przeprowadzić akcję mistyfikację. Aha. Okej, czyli udajecie się do Fortu Benedykt. I na miejscu oczywiście spotykacie na powrót przyjemnego pana dozorcę. Tego samego pana dozorcę, co rozmawialiście z nim ostatnio. Na wasz widok zniesiony się uśmiecha, z drugiej strony podpiera ręce pod boki, przyglądając się na was i tak, a cóż to? Państwa znowu tutaj sprowadza. Czyżby wałęsanie się po placach budowy było taką niesamowitą atrakcją? O, to nie chodzi o plac budowy, tylko o to, czym jest plac budowy. Przecież to jest zabytkowe miejsce. Nie uważa pan, że bardzo intrygujące? I wiele wnosi do historii samego Krakowa. Wie pani, ja to tylko pilnuję. Ja nie wiem, no stara budowla, okrągła, pewnie ładna była i pewnie ładna będzie, jak ją wyremontują, tak? Ale ja to... Ja się nie znam. Pani jest uczona, państwo na uczonych wyglądają, no może nie pan. Tak, ale... A pan też nie. A, on tak zżachnął się i... Ale rozumiem. I tak się popatrzył znacząco po Adelaidzie, po Kornelii i po Wandzie. Rozumiem, że wizytacja będzie z odpowiednią dyskrecją, prawda? Rzeczy samej mości, panie. I za dyskrecję jesteśmy w stanie trochę dać, jeżeli pan tak o usługę świadczy. Ach, dyskrecja to moje drugie imię, proszę pani. Ja tylko sobie przypominam, jak ostatnim razem za kilka groszy, znaczy dobra, nie kilka groszy, ale za całkiem ładną sumkę sprzedał osobę, która była tu poprzednio. Pamiętaj, że w takim wypadku może sprzedać też nas. Wiem. Dlatego tam, wiesz, nie wiem, czy wy wydajecie już pieniądze? Jeszcze nie. Pan Młotek raczej dysponuje tak. Pieniądzmi. No to właśnie to jest tak, że stawka, jaka była ostatnio i później jeszcze wyciąga tak pewnie 3 razy tyle, coś takiego. Porozumiewawczo kiwa głową i tu to jest ten, bo o, dodatkowe, żeby ta dyskrecja była faktycznie dyskretna. No tak, bo przelicza tak palcem te banknoty i tak no dyskrecja będzie gwarantowana, proszę pana. Może i nieuczony, ale niezwykle szczodry. No dobrze. To zapraszam. Tylko proszę się nie wychylać. A, nie mam zamiaru się wychylać. Po prostu chcemy poglądać. Ja nie wnikam. Buzia na kłódkę. Tak. Poprosiłbym was teraz o grupowy test na szczęście, czyli osoba z najniższym szczęściem rzuca test. Czemu mam wrażenie, że w tym momencie to będę ja? Ja mam 47. 39. 59. To tak, to chyba ty masz najmniej. Bo Cornelia chyba, gdyby musiała wydawać, to by miała najmniejszy. Ja musiałam było 4. Cornelia ma szczęścia 52. No, więc ty rzucasz. A ja niestety musiałam wydać, więc... Dobrze, że wydałaś. Mamy przechlapane. Nie, bo tutaj musimy mieć szczęście, czy ktoś po prostu będzie, czy nie będzie. Okej, dobra. Udało się. Jakimś cudem. Więc chyba nie wyda. No, ale dobra. Idziemy, kaski pewnie. Więc znajdujecie się z powrotem we wnętrzu Fortu Benedykt, już znajome
znajome przejścia, znajome krużyganki. Wszystko wiemy, wygląda gdzie się kierować. Po staremu, wiecie, gdzie się kierować. I jak wygląda to wasze działanie jakby dywersyjne, to tak nazwę? No to mamy dwie opcje, dwa zadania jakby. Podmienić poroże i spieprzyć kółko. Więc jak robimy z tym, bo to poroże jest tam schowane, zakopane pod chyba gruzami jakimiś, nie? Tak, tam była... Za cegłami taka, jakimiś. Za cegłami było przyłożone. Za poluzowanymi cegłami było po prostu zawiniątko, gdzie był dziennik, poroże, maska i tak dalej. Plus, że raczej dziennika nie oddajemy, bo nie będziemy wtedy potrafili odtańczyć tych tańców i tych inkantacji wymówić, więc to nam musi nam zostać. Mhm. Teraz takie z tyłu głowy, a mogliśmy zabrać podobnie wyglądającą książkę, podpisać tam, nie wiem... Tylko, że to nie była do końca książka, to był taki gruby, oprawiany w skórę, po prostu, wiesz, brulion taki bardziej, nie? Zakładam, że gdyby ktokolwiek to otworzył, to by się zorientował, że to nie dziennik. No, to wiem, to tak tylko wyglądało, w sensie, aha, oprzyliśmy ciebie. Tak, taki trochę off-top, ale tak te pamiętniki Jana została paska w jakiejś wersji rękopisowej wrzucić. Ale ten, no to pewnie wyciągniemy te cegły, podmienimy sobie poroże. Zabierzemy oczywiście to też, młotek może wziąć do torby jakieś na plecy, założyć czy coś takiego. Ciśle przy sobie mieć, żeby przez przypadek nie zgubić, ale też nie połamać, zabezpieczyć to tak, żeby było cacy. No i na pewno będziemy się starać to chyba tak, żeby nie było widać, że coś majstrowane, choć to i tak będzie wiadomo, jak nie będzie dziennika. Ale możliwe, że osoba pomyśli, że po prostu zabraliśmy dziennik, a resztę zostawiliśmy, więc na to liczymy chyba. Tak, na to liczymy, to jasne. No i co robimy z tym kółkiem? No, ja bym znalazła kamień, który po prostu podobnie wygląda, ale jednocześnie nie do końca. Na przykład jest innego koloru, ale tego samego kształtu. Albo odwrotnie, jest tego samego koloru, ale większy bądź mniejszy. I zamieniła miejscami z tym, który jest w kręgu. To rzuć na szczęście, czy znajdziesz taki kamień. I tam ten... Jakieś te symbole są, tak? Nie ma na nich żadnych symboli. Nie. Kolory i wielkości. Wielkość i kolor. A, to ten. To teraz, a ewentualnie, a jakby tak dziurę zrobił w takim kamieniu, to coś zmieni? Wziąłeś narzędzia, może po prostu by obtłuc jakiś kamień, żeby go zmniejszyć, jego wielkość. Znalazłam. Znalazłam, mam. Tak. To jeden wystarczy? Ja to się tak, wiem. Wystarczy jeden, żeby cały kod był, został się bez sensu, więc... Dobra, to... Wynać chyba trochę wody na glinę, żeby rozmoczyć glinę, wyjąć tam ten kamień odpowiedni, założyć kamień falsyfikacyjny i jest. Okej. Okay. Nie porzeźbimy się dzisiaj, ale trudno. Będziemy mogli porzeźbić, jak wrócimy do rezydencji księcia. To nie to samo. To nie to samo. Tutaj można się pobawić, a tam to trzeba pracować i robić. Myślę, że jeśli to wyjdzie, to będzie można liczyć na jakiś dzień wolnego od księcia. Uff, no ja mam nadzieję, żeby się do jakiejś tutaj knajpy poszło. Skoro od tego tak naprawdę zależał od pańskiego zadania zależał honor Rzeczpospolitej, no to chyba należy się nagroda. Pani kochana, to od wszystkiego zależy honor Rzeczpospolitej, jak księcia dotyczy, to. Czy sracz jest przeczyszczony, to zależy honor Rzeczpospolitej. To proszę tutaj mi nie imputować, że to jest ważne. Dużo trudnych słów się nasłucham w tej robocie. Szkoda gadać. Okej, więc teraz tak. Już po tych wszystkich zabiegach dywersyjnych, co robicie dalej? Pytanie, jeśli chodzi o odprawienie rytuału oczyszczającego. Czy do tych tańców trzeba było potrzebne miejsce mocy i ogień? Też. I dużo czasu chyba, tam całą noc trzeba skakać. No, chyba kilka godzin to zajmuje cały rytuał. Więc chyba nie zrobiły tak z wyprzedzeniem. A która godzina jest teraz, panie mistrzu gry? No myślę, że w jakiejś godzina, nie wiem, 16, coś takiego. Ale nie ma księżyca. To musi być chyba przy księżycu, nie? No jeżeli faktycznie... Tak, jeżeli ma być to działanie wzmacniające siłę czaru, siłę tego zaklęcia, no to pełnia i w odpowiednim miejscu, nie? Przeprowadzony rytuał. Ale Wawel też jest miejscem mocy. Masz odwagę tam wejść.
Ponoć, a tam, ponoć. Chyba nie było, że tam coś, że nie warto tam przebawić. Że kopiec, bo początkowo myślał, że kopiec. A, że to tak. Ale skoro to coś tam wylazło, bo mamy przypuszczenia, że to wielkie coś tam wylazło, to chyba jednak to nie jest tylko ponoć. No, tylko czy czujesz się na siłach przekonać pana dozorcę, że musimy tam zapalić ognisko? A to musi być konkretnie w podziemiu? No, lepiej zapalić ognisko w podziemiu, gdzie nikt nie ma wstępu, niż na przykład w katedrze, gdzie normalnie wchodzą wierni. No, z tym to trochę gorzej, ale tutaj raczej nie będziemy w stanie tego odprawić. O katedry nie mówię, bo nie mam zamiaru na niego wchodzić. Ja tam mogę wejść, to nie problem, to wespnie i to będziesz na górze, to damy radę. Nie jestem pewna, jak do końca to planujemy, ale no cóż, na pewno przydałoby się zrobić ten rytuał, jeśli chcemy uwolnić tak naprawdę od działania tą osobę. No i też jak gdyby nie uśmiecha mi się spotkanie znowu z tą kreaturą. Właśnie, czy jesteśmy wystarczająco jednak kompetentni i te dotychczasowe zapiski dają nam wystarczającą wiedzę, żeby to przeprowadzić? Ale czy nasz rytuał ma na celu odpędzić złego ducha od osoby, która chce wykonać ten rytuał w nocy? Tak. Czysto teoretycznie, jeśli zaczniemy o tej, nie wiem, 19, bo wtedy już będzie prawdopodobnie księżyc, to na tą 24, jak ta osoba przyjdzie, to jest szansa, że odpędzimy to coś i ta osoba nie będzie chciała nic nam zrobić. A wiemy, że chce na 24 się tu pojawić? Czy nie też wiemy, kiedy się tu pojawi. Wcześniej właśnie, no nie wiemy. Równie dobrze. Nie wiemy, o który się tu pojawi. No i jeszcze sytuacja jest taka, że tak naprawdę możliwe, że dopóki my nie zakończymy rytuału, to ta osoba dalej będzie pod wpływem tej istoty, a wtedy ona może chcieć nam przeszkodzić. Możliwe, że jakiekolwiek przerwanie rytuału będzie skutkowało tym, że trzeba będzie go powtórzyć od początku. Albo na przykład, że wpłynie tak, że będzie problem z powtórzeniem go ponownie. Czemu to się wszystko musiało zdarzyć w styczniu, kiedy jest zimno i jak zrobi się ciemno, to będzie jeszcze bardziej zimno? Panie, tak w ogóle to... Jakby tak ktokolwiek ma przyjść, tu nie wszedł, to chyba można wtedy tu odprawiać, to nie? A to pan mówi, żeby jedna osoba stała na straży? Nie wiem, jak mówicie, że tam chyba jakie baby miały się przewijać, to ja mogę sobie chyba z jaką babą poradzić chyba, nie wiem. Tylko, że co jeśli oprócz jakiejś baby będzie jeszcze wielka gadzina? Jaka gadzina? Wielka. Ale to z Zo chyba nic nie uciekło. Nie Zo, ale już komisarz... Musimy w takim razie spróbować ściągnąć tutaj komisarza. On ostatnio przepędził to strzelając, ale nawet strzelając nie zrobił temu zbyt dużo krzywdy. Tak, Motek nie ogarnia, co się dzieje, ale... A do Corneli właśnie dociera, że mielibyśmy odprawiać rytuał, kiedy pan starszy posterunkowy stoi, nie wiem, na zewnątrz i pewnie na 100% będzie patrzył zza winkla. I tak nie podoba jej się ten pomysł. No ten to po niego iść to mamy, czy coś? Jak na razie to przede wszystkim już przedsięwzięliśmy kroki, żeby schaltować ten rytuał wzmacniający tę bestię, więc to myślę, że już jest plan minimum. Plan minimum, tak, ale to obawiam się, że to będzie dążyło do tego, kto pokrzyżował plany temu czemuś. I my będziemy następnym celem. Nie macie takiego wrażenia? I wtedy to już nie będzie gra o to, czy zrobimy plan minimum, czy nie, tylko czy to przeżyjemy. Szczególnie, że ten rytuał... Nie wiem, czy... Szczególnie, że wiemy wystarczająco dużo, bo mimo wszystko jesteśmy dzisiaj po lekturze dziennika w ciągu ostatnich paru godzin i nie wiem, to jest wystarczy, żeby to przeprowadzić tak jak się powinno. Czy to nie jest zbyt ambitny cel dla nas? No w sensie byłoby fajnie, ale... Jak instrukcję panienka tam ma... Tutaj Uga Buga można tańczyć jakieś indiańskie tańce, to tam nie wiem, jak mi zapłacą, to będę, co trzeba zrobić, to się zrobi. Osobiście chyba, nie wiem,
Jak mówicie, jaka jest godzina, to lepiej chyba tańcować, jak z godziną się użerać. Ewentualnie możemy się zastanowić, kogo możemy poprosić o pomoc. Jeśli chodzi o pana Macharzewskiego, to na pewno on ma wiedzę, ale wydaje mi się, że może być pod... Jednak nie możemy go wykluczyć, że nie ma jakiejś... że ta istota nie ma na niego wpływu. Szczególnie jeżeli zakładamy, że to jego żona jest pod wpływem, to też może mieć na niego jakiś wpływ, z którego nawet on nie do końca sobie zdaje sprawy. Wiem, a propos pomocy, tam... no oprócz... Nagle mi przyszło do głowy towarzystwo azotoryczne. Nie wiem, co prawda jest godzina 16 i ja nie wiem, czy będą w stanie cośkolwiek poradzić jakby za chwilę przed, ale no, pan posterunkowy to w sensie to może być jakimś fajnym wsparciem pod kątem siły ludzkiej i broni, ale może pod kątem takim rytualno ezoterycznym, no to właśnie może poszukać kogoś innego na uczelni. To nie są jedyni archeologowie. W niedzielę na uczelni? A niedziela. Ale tego swojego pana przyjaciela, co był pan na początku, to mogłabyś poprosić, aczkolwiek nie wiem, czy jest w stanie się wdrożyć to tak szybko. No cóż, jeśli chodzi o pana Kowalczyka, to jest to bardzo światły człowiek. Tylko właśnie, czy będzie w stanie, tylko nie wiem, jak go przekonać do odprawienia rytuału. No to raczej. Ja też nie wiem, moja droga, ja tu ledwo jestem przekonana, a właściwie jestem kompletnie nieprzekonana. Usła jakieś plugawe w ogóle szarlataństwa. Jak gdyby tak się składa, że całkiem przypadkowo wiem, gdzie on mieszka, więc jakby mogłabym mu teoretycznie złożyć wizytę i poprosić o pomoc, ale będę potrzebowała wsparcia. I ta wizyta to nie będzie jakaś taka nadzwyczajna, rozumiem, tak? Panienko? Co pan rozumie przez nadzwyczajna? No, że już takie chyba wcześniej były, skoro tak pani wie, gdzie się udać i w ogóle. To znaczy, on nie wie, że ja wiem, ale takie rzeczy są podane w karcie bibliotecznej, w razie gdyby ktoś nie oddawał książek. A powiedzmy, że troszeczkę interesowałam się jego działalnością. Taką... Naukową oczywiście, tak, naukową. Tak. By lepiej dopasowywać literaturę pod jak gdyby preferencje profesora. Taki żywy algorytm. Wymownie się napije wody. Żywy algorytm biblioteczny. To jest takie pliki z lat 20. Bo to bardzo światły człowiek jest i uczony. I żonaty. Tak. Żonaty, nie wiem, czy żonaty, tak? On jest żonaty? Nic mi nie powiadomo o tym, że żonaty. Żonaty? No takich rzeczy nie ma w karcie bibliotecznej. Tyle ślęczała przed oknem, to musiałaby widzieć. Wystarczy obrączka na palcu. No to. Co? O nie! Całe moje marzenia legły właśnie w gruzach. Widzisz, panienko, wcześniej się trzeba było zainteresować, teraz to już nie ma co ten... bibliotecznych i tak dalej. Teraz to już tylko koty zostały, tak? No, tego, że tak powiem, kwiatu jest pół światu. Są lepsze takie i są gorsze, jakie typy, ale myślę, że i lepsze się znajdą, jak trzeba będzie. I zapewne pan wie, gdzie szukać. Hehe, no, oczywiście. I taki, wiesz, uśmieszek pewnie z dwoma brakującymi ząbkami od roboty. Tam, nie wiem, deska odskoczyła i wybiła. No to... Więc możemy mu złożyć wizytę, tylko tak jak mówię, chyba byłaby mi potrzebna jakaś pomoc merytoryczna. Och, to ja się chyba tak przypilnuję może, czy coś. I rezygnujemy z towarzystwa ezoterycznego, gdzie byłby człowiek, którego nie trzeba by jakoś przekonywać pod kątem zawsze możemy się rozdzielić. Możemy wyjść tak. Oczywiście chętnie pójdę do towarzystwa historycznego, tylko przekonujemy do pomocy przy przeprowadzeniu rytuału, czy do pilnowania tego rytuału? Do przeprowadzenia rytuału. Że myślę, że właśnie ten człowiek, nie pamiętam jego nazwiska, no przynajmniej będzie chociaż trochę zorientowany. Na pewno będzie mniej sceptycznie nastawiony.
Tak, no jakąś tam na pewno już ma wiedzę w tym kierunku. Trochę współpracował z naszym profesorem Jastrzębskim, więc trochę z nim rozmawiał, więc teraz też już mamy więcej wiedzy niż wtedy, kiedy za pierwszym razem byliśmy w towarzystwie, więc też może to, co będziemy w stanie mu teraz przekazać, też mu jakoś rozjaśni sprawę na tyle, że będzie mógł coś doradzić jakoś tak rzeczoznawczo. Czyli podsumowując, kogo chcemy poinformować? Czy chcemy na pewno ezoteryczne towarzystwo? Jak wygląda sytuacja z panem policjantem? Jego bym nie informowała o aspektach ezoterycznych. Nie. Poniedziałek rano złożymy mu wizytę. Bardziej chodziło mi o takie wsparcie jego, jeśli byśmy go prosili, to raczej o wsparcie, gdyby coś się wydarzyło. Tak. Tak, ale sama mówiłaś, że wtedy wyparł informację o kreaturze, którą ponoć widział naocznie. I po drugie, mam duże przypuszczenia, że interweniowałby to, co my robimy, bo by mu się to nie podobało. Ale to prawda, mogłoby się to tak skończyć, jednak nadal obawiam się po prostu trochę o nasze bezpieczeństwo. Wiem, dlatego ja bym najchętniej wzięła osoby do pomocy przy bezpieczeństwie już nawet właśnie z polstwa ezoterycznego. Na zasadzie, albo okej, bo chcemy przeprowadzić rytuał, bo takie i takie rzeczy, ale boimy się, że może coś przyjść, a jesteśmy relatywnie słabi, czy ktoś z was mógłby chcieć nam pomóc, chociażby przy ucieczce albo przy obronie. Ewentualnie zawsze jeszcze możliwe, że można by po prostu kilku pracowników księcia w to zaangażować, do obrony jako tako. Pół miasta z widłami i pochodniami, myślicie? Nie wiem, po prostu nie wiemy tak naprawdę, na co się szykujemy, dlatego właśnie rozważam szersze opcje. No dobrze, to od czego chcecie zacząć, nie? Bo czasu coraz mniej. Tylko w takim razie, do czego miałabym dokładnie przekonać profesora? Pytanie, czy w ogóle towarzystwo ezoteryczne będzie umiało w pismo klinowe? Ale co chcesz pismo klinowego, bo nie wiem. A nie potrzebujemy też jakiś czegoś narysować? Bo tam też miał być jakiś ogień, palenisko. Czy nie potrzebujemy zrobić jakiegoś kontrpaleniska albo jakoś go zmienić? No nie słyszałam w tym, co relacjonowałeś, żeby potrzebne było konkretne palenisko. Ja zrozumiałam, że jest potrzebne palenisko. Jest potrzebny ogień, są potrzebne tańce i jakieś słowa. To jest koniec pisu rytuału, który mam w głowie. Więc czy jest w ogóle sens informować tego pana profesora Kowalczyka? No nie. Okej, czyli tak naprawdę idziemy tylko do towarzystwa. No towarzystwo, okej. Kiedy docieracie do towarzystwa ezoterycznego, akurat zastajecie pana Podchorskiego, z którym wcześniej rozmawialiście, wychodzącego z kamienicy, w której mieszczą się pomieszczenia towarzystwa i który akurat staje przed drzwiami prowadzącymi do kamienicy i poprawia swój długi zimowy płaszcz. Szczelnie otula się szalem, ponieważ dzisiaj zimniejszy wiatr podwiewa mroźniejszymi podmuchami i właściwie zastajecie go, kiedy próbuje właśnie udać się w kierunku stojącej nieopodal dorożki. I cóżyśmy w ostatniej chwili. Tak. Co robicie? Młotek się nie śpieszy raczej. Nie, no, na pewno trzeba go zatrzymać. Przepraszam, najmocniej. Dzień dobry. Ach, dzień dobry. Dzień dobry. Pani u nas była, prawda? Wszystkie panie były u nas ostatnio. Tak, pamiętam, pytałyście panie o profesora Jastrzębskiego. Tak. W czym mogę pomóc? Tak, zgadza się. Widzę, że chyba pan już wychodził, ale to jest pilna sprawa. Czy mogłybyśmy panu zająć chwilę? I koniecznie tutaj na mrozie? Skoro to pilne, to tak, ogólnie to dzisiaj w niedzielę zwykle mamy zamknięte, ale musiałem odnieść pewne pozycje książkowe, które zdarzyło mi się przetrzymać w domu. I sprawdzałem, czy wszystko w porządku, a tak to... Ale oczywiście, proszę, dzisiaj zimno, więc wchodzi z powrotem do kamienicy i prowadzi schodami na górę do pomieszczeń towarzystwa.
Kilka chwil później, kiedy głośny szczelęk kluczy w zamku obwieszcza o ponowne otwarcie drzwi, pan Jan Podchorski prowadza was z powrotem do środka i zaczyna się rozdziewać, ściągać szal, ściągać płaszcz. Później proponuje pomoc przy zdjęciu ubrań wierzchnich wszystkim paniom. Ja gdyby myślę, że robimy to dość pośpiesznie, bo jednak zależy nam na czasie. Tak, tak. I mniej zważamy na konwenanse i tego typu rzeczy, no bo, no... Cóż takiego pilnego i niespodziewanego tutaj panie przygnało do nas, bo nie spodziewaliśmy się dzisiaj nikogo, żadnych gości. Mów pan do. Ja, bo my tutaj z Kornelią tak w sumie bardzo zainteresowałyśmy się tym, co pan mówił, tymi książkami, co wtedy studiowałyśmy. I jest taka sytuacja, że w sumie trochę się tym zainteresowałyśmy i chciałyśmy prosić pana o pomoc, bo wydaje nam się, że czujemy się, no, my trzy kobiety ostatnio zostałyśmy napadnięte, czujemy się trochę zagrożone. Napadnięte? Niesłychane. O Boże. Tak, i chciałyśmy spróbować odprawić taki rytuał ochronny. Tylko nie do końca wiemy, jak to zrobić, a nie chcemy, żeby efekty były w sumie odwrotne i jeszcze coś się stało, a pan na pewno ma bardzo dużą wiedzę w tym temacie, więc takie trzy duszyczki jak my postanowiłyśmy jakby tu przyjść do pana i poprosić o pomoc? No tak, od momentu, kiedy powinieneś się przeprowadzić rytuał i tak jak ciągnęłaś ten dłuższy monolog przez chwilę, tak jego brwi z takim zdziwieniem wędrowały coraz bardziej do góry. Ja tylko poprawiam okulary, tylko daj mi się postawić sytuację. I tak patrzy po was wszystkich, tak przebiega wzrokiem. Młotem taki jest wręcz, ja pierdolę, co on tu robi? I ten, no tak. Ty się Wanda o tobie nawet nie wspomniała. No, nie wiem, ja tak... Jak pachołek, ale już takie japie. No przyznam szczerze. Generalnie sytuacja, proszę pana, wygląda tak, że tak, planujemy przeprowadzić rytuał, ale trochę boimy się, że ktoś nam do tego wtargnie. Nie ktoś, tylko coś. I jeżeli nam wtargnie coś, to będziemy w dużym problemie i szukamy wsparcia. Ale... Jednocześnie nie możemy o to prosić... jakichkolwiek lokalnych służb bezpieczeństwa, ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak absurdalnie to dla nich zawsze. Ale moment, chwila, jaki rytuał, gdzie, co, jakie... Wie pani, no tutaj tak nie można tak hop-siup i sobie odprawiamy jakiś rytuał, pani wie, w ogóle wiedzą, czym mają do czynienia, wiedzą, na czym ten rytuał polega, mają nie wszystkie, więcej. Nie wiem, składniki, ingrediencje, jakieś formuły do tych rytuałów jest całe mnóstwo. Ja tak nie mogę tak po prostu na pstryknięcie palcami. Ale jakby my już mamy rytuał wybrany i wiemy, co do niego potrzebujemy, tylko boimy się, że jakieś siły nieczyste, jakieś złe moce, złe aury mogą nam przeszkodzić. Generalnie to ochronne ma determinować to, że jedna osoba, podejrzewamy ją o bycie opętaną, chcemy to z niej wyciągnąć, jednocześnie boimy się, że to, co ją opętało, zaatakuje przez to nas. On tak wziął, złapał się za głowę i tak wbił palce w swoje... A dziś pełnia, to trzeba działać szybko. Sam pan mówił o pełni. I pan coś z tego rozumie z gadania? Bo ja... Ja nie wiem, co one tu robią. Naprawdę, ja próbuję to zrozumieć, ale ja nie wiem. Pan tak ciężko usiadł w fotelu, ale... szanowne panie, może tak trochę... rozsądku. Ja rozumiem, że mogły się panie zainteresować tematami mistycznymi, ezoterycznymi, że to jest bardzo, bardzo ciekawe i świeże spojrzenie na wiele spraw, ale od razu rytuały, magia, czary. Wie, ja bym nie chciał nic mówić, ale do tego trzeba trochę wiedzy. I pan jest naszą wiedzą. I dlatego tu jesteśmy. Tak, potrzebujemy wsparcia kogoś kompetentnego w tej materii. Zresztą właśnie przez te ostatnie dni, od kiedy tutaj byłyśmy ostatnim razem, bardzo dużo, bardzo zgłębiłyśmy tutaj pole wiedzy, no może jeszcze nie wiedzy, ale
Mamy dużo materiałów, z którymi bardzo chętnie też pana zapoznamy. Myślę, że też będą dla pana interesujące, jako dla znawcy. Generalnie proszę mieć na uwadze, że gdyby nie kwestia hipotetycznego opętania. Ale to może jeżeli to chodzi o opętanie, to może trzeba byłoby się zgłosić do diecezji i wezwać egzorcystę, a nie... Ale to chyba nie jest do końca opętanie, tylko... Może to cudzoziemskie opętanie, więc nie wiem, czy tutaj nasi księża będą się zajmować takimi właśnie zagranicznymi prawami. Mogą się na nich po prostu nie znać. Przepraszam, przerwę w tym momencie, ale wyobraziłam sobie księdza, który informuje, że skoro opętał go duch z Peru, to proszę się skierować do diecezji w Peru. To wygląda tak. Ale co? Ale to nie nasz diabeł, to my się takimi sprawami nie zajmujemy, przepraszam. No, nie. To nie nasza jurysdykcja, ja tu nie mogę. Nas obowiązują traktaty, my nie możemy. Więc dlatego potrzebujemy wsparcia kogoś bardziej kosmopolitycznego niż jednak tutaj nasza parafialna... To nie jest do końca opętanie, to w sumie ja bym polemizowała, jakby... bo z tego co czytaliście ten dziennik, to chyba to jest opętanie. I wiemy, że ta osoba ma dzisiaj chcieć też odprawić rytuał, tylko z kolei niszczycielski, z tego co zrozumieliśmy, przygotowane miejsce. Stąd też nasz pośpiech. Ale on tak, ale i proszę tu was, wygląda, ma taką minę zbolałą psa, któremu, głodnego psa, któremu ktoś oferuje kość, ale jednocześnie mu zapowiada, że jak on weźmie tą kość, to dostanie srogi łomot i ten pies jest rozdarty między strachem a pożądaniem jedzenia, więc poprosiłbym was o jakiś rzut na, nie wiem, czy na gadaninę, bo mu... Czy na perswazję? To ja wyobrażałam sobie go jako takiego profesora, który dowiedział się, że studenci wlali próbówkę A do próbówki B i z tego włożyli jeszcze coś z próbówki C i to dymi i oni przybyli z pomocą, a on tak troszeczkę nie wie, co się dzieje. Perswazja weszło. Ach. I to jak? Wow. W takim razie chyba my nie musimy rzucać. W takim razie... No niesamowite, aż mi ciśnienie skoczyło, wie pani, to nie te lata już. Rytuał pani mówi, opętanie. Do takich rewelacji to ja się w taką spokojną styczniową, lutową, nawet nie pamiętam, to jest miesiąc. Styczniową niedzielę, ja się nie spodziewałem, coś takiego. Kiedy ten rytuał? Najlepiej zaraz. Na szczęście nie bardzo daleko. Jesteśmy na podgórzu, a musimy się udać na Fort Benedict. Fort Benedict? O, to... A dlaczego akurat tam? Bo tam jest miejsce, gdzie miał być ten niszczycielski rytuał. Znajduje w Forcie Benedict? Chce mi pani powiedzieć, że Fort Benedict jest jednak miejscem mocy? Że to nie kopiec Kraka, tak? Że nie kopiec Kraka jest miejscem mocy, tylko właśnie Fort Benedict niebywałe, czyli profesor Jastrzębski miał rację. Panie, ja nie wiem, czy to miejsce mocne, czy niemocne. Tam ma być ten miejsce rytuał, mocne, skoro tam jest fort, tak? To jaki fort, jak to chcą na doby przerobić? To co to za fort? Dupa nie fort. To takie modne przerabianie właśnie starych fortów na mieszkania. A przynajmniej robotę mają chłopaki. Ja nie rozumiem, jak bogacki chodzi. A więc rozumiem, że mam teraz z państwem iść? Chodźmy, przeanalizujmy ten rytuał, myślę, z panem, żeby pan też wiedział, co wchodzi i tak dalej. Opowiedzmy o tym, co znaleźliśmy w zakresie kręgu. Myślę, żebym może właśnie mu pokazać jednak trochę te notatki, bo tak, no, żeby jednak był jak najbardziej zapoznany z tą sprawą. Wiadomy tego, co ma się dziać, więc tak. Poświęcimy trochę czasu, aby po prostu człowieka wdrożyć w co już wiemy. Dobrze, no to ma ktoś z was okultyzm? A czekaj. Młotek ma. Ja mam. To dzięki pomocy pana Podchorskiego z kością bonusową rzut na okultyzm, proszę. Normalny poziom trudności? Tak. I proszę, ja ciebie idealnie.
Okej, więc w spędzeniu, nie wiem, tam godziny na szybkim przeglądaniu notatek i przedstawieniu całej wiedzy, jaką posiadacie na temat tego rytuału, pan Podchorski mówi, że według niego należałoby nie dopuścić do tego, żeby ta osoba przeprowadziła ten rytuał, bez względu na to, czy pokrzyżowaliście jej szyki, czy też nie, bo istnieje ryzyko, że wasze zabiegi to nie wystarczą do tego, żeby powstrzymać w jakiś sposób działanie tej, jeżeli faktycznie ta osoba jest opętana, działanie tej istoty, a być może jej wpływ może się pogłębić albo przejść na kogoś innego, więc najlepiej należałoby przerwać całkowicie ten rytuał po prostu w trakcie jego wykonywania. Tak, i chyba mieliśmy plan, co nie? Jak to tam... Czy nie mieliśmy planu? No, pan hrabia mi kazał, no, książę mój wspaniały, właściwie panujący nad swoim dworku, żeby ostatecznie napluć im w twarz za znieważenie jego honoru Rzeczypospolitej, więc ja z miłą chęcią zrobię to, szczególnie, że mnie odrywają od roboty nad tymi nowymi drzwiami. A mogę przerwać im, co tam potrzeba i jak potrzeba. Tak, klepiąc się po narzędziach. Więc tak. Tak to właśnie wygląda. Co robicie dalej? Bo mnie nie było 2 minuty. Wdrożyliśmy pana, czy coś jeszcze? Padło. Wdrożyliśmy go i... Trzeba przerwać koniecznie w trakcie przeprowadzania tamtego rytuała, bo samo takie nasze zabiegi mogą się sprawdzić, a mogą czasem mieć jakieś inne jeszcze efekty uboczne, nie wiadomo co z tego wyniknie. Więc nie można jej pozwolić, żeby dokończyła rytuał swój. No i tak mieliśmy w planach zrobić, więc. Ej, dobra. No tak. A jest powiedziane, w jaki konkretny sposób mamy to przerwać? Po prostu... Wystarczy po prostu wejść w rytuał, czy trzeba jakoś antyrytuał? A jakby nie, tak... To ten kółko znaczy... rozjebał. Zdupcem. Jak rozdupcam. I tak... Znaczy tak, według pana Podchorskiego należałoby, wydaje mu się, należałoby przerwać tamten rytuał osoby opętanej oraz spróbować przeprowadzić ten rytuał, który chciał przeprowadzić profesor, nieżyjący profesor Jastrzębski. I wtedy istnieje szansa, że osoba opętana zostanie uwolniona spod władzy Anczanczu, ale gwarancji oczywiście nie ma. Najłatwiej by było, wybaczcie mi za pragmatyzm, moi drodzy, ale wkradamy się już trochę, zaczaić się na prawdopodobnie panią Macharzewską, jeśli to ona przyjdzie, złapać ją, związać cokolwiek, żeby w ogóle nie... A jak przyjdzie ten wielki wąż? Ja go też związamy. Ten wielki wąż to zasadniczo nic nie zrobimy. Nawet myślę, rozdupcenie tego kręgu niewiele da. Tak naprawdę my chcemy tylko i wyłącznie uwolnić panią Macharzewską. Nie wiem, czy w ogóle coś takiego jak wielki wąż jest w stanie poukładać taki krąg. Takie małe kamyczki? Tak, przykład. Ale to już moje domniemania. Pomijając fakt, że brak rączek może tam nie pomagać. No raczej nie. Chociaż tak, ciężko powiedzieć. No. Ma może przejść z Larkinem, tak. No może przejść z Larkinem, tak. To wtedy faktycznie będziemy musieli w kilka osób interweniować. Związać ich faktycznie, czy coś takiego. I dopiero jak będą unieruchomieni, to odprawić nasz rytm. No to się można zostawić. Nie chcę ten palenisku, tylko chyba trzeba będzie swoje palenisko. Tak mi się wydaje. Szczególnie, że jeśli zadziałają te kamyki związane z niszczycielską mocą, to nie jest to nam nad rękę. Znaczy ten zapis i tak jest w tym momencie zniszczony, więc pytanie, czy pozostała część by działała, wątpię. Jak krąg został przerwany, to wedle wszelkich guślarskich domniemań i bajek starych babci dla dzieci, przerwany krąg przerywa wszystko. A jakby tak wodą święconą pokropił, może by to co dało? Diabła by wypędził z tego kółka i w ogóle... Obawiam się, że woda święcona na tego diabła może nie podziałać. Może tylko na lokalne diabły. Tak. To samo powiedział właśnie pan Podchorski, że prawdopodobnie woda święcona na tego diabła nie podziała. Ja tam i tak spróbuję. Ja tam kuślarzom nie wierzę. Ja jestem porządnym katolikiem. Do 28 roku życia ministrantem byłem na usługach księcia jegomościa całkowicie, więc
Ja tu swoje wiem i swoje widziałem. Ale tak, zasadźmy się na te całe baby, co byście tam mówiły. I połóżmy ten kres temu marnowaniu czasu i niepracowaniu. Więc już podsumowując, rozumiem, że z wsparciem pana Jana Podchorskiego z Towarzystwa Zoterycznego udajecie się z powrotem do Fortu Benedykt, tak? I pewnie musimy... Zakładam, że nie musimy jeszcze raz płacić. No. Nie, opłaciliście na tyle, że... Ten pan już nas nie widzi. Tak, ten pan zdaje... I istniejemy dla niego. Tak, i że nawet, że w towarzystwie powiększonym przybyliście do fortu, nie interesuje go to zupełnie. Miał być dyskretny, tak? Tak. Zatem udał nam się wtedy rzut na szczęście, więc liczę, że naprawdę będzie. Okej. Okay. Dobra, więc powiedzcie mi, co robicie, bo już myślę, że jest w okolicach godziny 19, jest już ciemno, pierwsze gwiazdy gdzieś tam się przebijają przez przesuwające się po niebie masy chmur. Pytanie, czy najpierw chcemy przerwać rytuał, czy najpierw chcemy zacząć własny rytuał? Ja myślę, że jak zasadzimy się i złapiemy, to będziemy mogli sobie zrobić go na spokojnie, a jak nam przyjdzie w środku naszego... No to przerwie nam nasz. To ona będzie ewentualnie my trzy zajmiemy się rytuałem odpędzającym, a panowie zajmą się złapaniem ludzi. Tak, cokolwiek to przyjdzie. Nie wiem, na ile ten cały z towarzystwa jest fizycznie przydatny do takich działań, bo to chyba jakiś dziadek też jest. No taki pan 50, powiedzmy, lat mniej więcej. Już, to jeszcze silny chłop. Siwe włosy, to taki trochę bardziej taki szczupły. Czy to jest pan szczupły 1,50 m, czy pan szczupły 1,90 m, bo to robi różnicę. Nie, taki 1,70 m kilka, raczej typ intelektualisty. Tak, zagadają na śmierć. No to nie wiem, no ja na pewno mogę się tam, wiesz, tam przy wejściu gdzieś w krzakach tutaj z góry zeskoczyć, przyczaić, nie wiem jak. Albo żeby pan Jan poszedł z dziewczynami odprawiać rytuał, a my we dwójkę się zasadzimy. Nie mam problemu z tym, aby również odwalać brudną robotę. Nawet wydaje mi się bardziej w tym momencie normalne niż odprawienie rytuału. Dobra. No mi na pewno to bardziej, więc... W razie czego, dobra, bo generalnie jestem za, ale czy wiemy, czy ewentualne przerwanie naszego rytuału, gdyby coś poszło nie tak tutaj z łapaniem potencjalnie pani Macharzewskiej i jej potencjalnego towarzysza, to gdyby coś tutaj nie poszło nie tak, czy gdyby oni zdołali przeszkodzić nam w tym rytuale, który już rozpoczniemy, czy wiemy, jakie są konsekwencje, czy pan Podchorski może nam to... zasugerować, zarysować. Albo trzeba będzie powtarzać rytuał, albo konsekwencje mogą być, że tak powiem, nieobliczalne. No tutaj nic nie ma pewnego, nie? Mhm. Nikt wcześniej nie robił takiego rytuału, nie przeprowadzaliśmy takich operacji. Będzie dobre. No dobra, myślę, że... Bo po prostu trochę się zastanawiałam, czy nie lepiej jednak się najpierw upewnić, że... Tak. Że jacyś intruzi na mnie, że na pewno są spacyfikowani, zanim rozpoczniemy cały rytuał. Tak, nad tym trochę dumam, ale... Chyba tak, że chyba my będziemy tam najwyżej pilnować, a wy możecie tańczyć. Czy co tam się robiło. No dobra. Tak zróbmy. O, to ja sugeruję zasadzić się tam w okolicach wejścia, tam wyjścia z budynku, nie wiem, jak tam... Dobrać jak najlepsze te ręce, tam od góry, żeby zeskoczyć, czy tam z boku wyskoczyć z krzaka jakiegoś, czy... Szczególnie, że to chyba był jeden z takich jak gdyby studni w środku, w sensie nie, że studni, że studnia, tylko że to było po prostu jak gdyby takie patio w środku, więc jak gdyby da się tam pewnie z wyższych też dostać poziomów. A kawki powinni mieć, więc nie zabijemy ich atakiem z góry, tylko ogłuszymy. A jak nie będą mieli, to ich wina, że nie przestrzegają BHP. Czyli gdzie się teoretycznie zasadzacie na panią potencjalnie Macharzewską i jakichś... Potencjalnych wszystkich, tak? No, mi się wydaje, że tam w okolicach wejście na ten placyk ten na środku, nie? Także
Co, ja bym się zasadziła w sumie w podziemiach, bo z tego co pamiętam, to palenisko było w podziemiach? Nie. Przygotowane? Mhm. Nie, nie? Nie, nie, nie. Ono było na tym placyku, tylko po drugiej stronie od wejścia. No to... Okej. Okay. No to gdzieś tam przy tym placyku, gdzieś w okolicach wyjścia faktycznie, ale jakoś tak się kryć. Tak skitrać, nie wiem, żeby nie dało się wyczaić, jak nie przejdą. Mhm. Okej, okay, to poproszę was w takim razie o testy na ukrywanie się. Te osoby, które się oczywiście zasadzają. Gdzie jest ukrywanie się? Już ci mówię. Ale w sumie jak my jak gdyby... Ale w momencie, kiedy my odprawiamy kontrytuał, to chyba nie musimy się wtedy rzucać. Nie. Forsowanie, jak by było to rozpatrywane? Wiesz co, forsowanie, no to jeżeli ci się nie uda, to się schowasz, ale w momencie zaskoczenia narobisz hałasu i totalnie z tej zasadzki nic nie wyjdzie. A jak nie zdałem testu, to i tak nic z tego nie wyjdzie. No to będziesz po prostu widoczny, źle schowany, nie? Nie wiem, czy jest sens się bawić, jak ja mam 20. Ja też mam 20. Ja mam więcej chowania się. Niech was to podniosłam. Dobra, to myślę, że będziemy kiepsko schowani. Myślę, że tak, że będziemy po prostu widoczni, jak po prostu, wiesz co, wyobrażam sobie jak takich po prostu dwóch panów, tylko że jedna niestety pani, w garniturach, w ciemnych okularkach, tak po prostu założeni i czekamy. Tak jest. Drzewo przed nami, a po dwóch stronach drzewa wystają, nie? Tak. Ewentualnie, nie wiem czy pamiętasz, krążące w memach zdjęcie bardzo grubego policjanta z bardzo cienkim drzewkiem. Czy w takim razie na przykład nie wolicie, żebym ja się ukryła, skoro mam 40 na przykład na ukrywanie się? Ty przeczytałaś ten dziennik i wiesz najlepiej, jak ten rytuał zrobić. Dobra, dobra. Błąd tańczyć. No. Idę sobie potańczyć. Okej, okay, czyli wy rozumiem, że rozpalacie ognisko i szykujecie się z panem Podchorskim do zrobienia tego rytuału, tak? Tak. Dobra. Zbliża się godzina 20. Panuje już na wszędzie dookoła ciemna noc. Księżyc powoli wychylił się zza chmur i faktycznie dzisiaj jest pierwsza noc pięknej styczniowej pełni, kiedy od strony korytarza wiodącego od wejścia, od bramy do fortu tutaj na ten placyk, krużganek, czy jak zwał to miejsce, tak zwał, słychać rozlegające się powoli kroki obcasów stukających o bruk. W ciemności nocy słyszycie te kroki oraz widzicie postać, która zbliża się powoli w kierunku wyjścia i widać jakąś osobę ubraną od stóp do głów w długi płaszcz, zakutaną w szal z jakąś czapką na głowie, która w momencie, kiedy wyszła z cienia, zauważyła wasze osoby przyczajone gdzieś tam po obydwu stronach wejścia i przez chwilę tak stoi, czujecie na sobie jej spojrzenie. My się tutaj nie patrzymy. Gdyby nas spojrzeli. Tak. Gdyby na czarno jesteście, to tak to dobrze wizualizuje. Grudniczki. Miałem grudniczki. Słyszycie tylko tak w końcu słowa trochę przytłumione przez szal zakrywający jej usta, ale słyszycie doskonale. Zaoszczędzicie mi tylko niepotrzebnej fatygi. Potem rzuca w powietrze jakiś ciąg niezrozumiałych dla was kompletnie słów. Mogę go przerwać w tym momencie? W jaki sposób? Wyciągnąć rewolwer i strzelić jej pod nogi? Ile masz zręczności? Ja mam zręczności 50. No to nie dasz rady, bo to ona jest szybsza. Okej. Okay. Strzelisz, ale ona zdąży dokończyć tą inkantację i mimo tego, że niebo jest bezchmurne i w tej chwili rozgwieżdżone, rozświetlone światem księżyca, słyszycie jakby przetaczający się odległy grzmot. I
przez niebo, jakby na chwilę niebo przesłania przemykający po nim cień. Wiesz co, ja bym wziął pewnie z jakiejś kieszonki tych spodni i tą wodą święconą tak po niej, tak pochlapał. Okej, to rzuć mi na moc, proszę pana. A mocy to ja mam niewiele. Big uff. Więc no, wyciągnąłeś to kropidło, skropiłeś, ale te krople wody tylko widziałeś, jak uderzyły w płaszcz i wiesz, po prostu jest zimno, więc momentalnie zamieniają się w kropelki lodu przyczepione do płaszcza. Ona tylko tak... Kurwa, co robisz? Inaczej. To trudno. Skoro tajemnice zostały odkryte, ona tak ściąga faktycznie ten szal i faktycznie widzi, że to jest Gertruda Macharzewska, ale jakby nieco odmieniona. Jej wzrok tak jakby płonął jakimś wewnętrznym ogniem, który spogląda na was. Uśmiecha się drapieżnie i właśnie dzisiaj dokonam pełni uwolnienia, a wy mi w tym nie przeszkodzicie. A jesteś pewna? Jestem pewna. Mój straszliwy łowca nie pozwoli wam zrobić mi krzywdy i w tym momencie słyszycie tylko, jak coś przemknęło znowu gdzieś tam nad wami i słyszycie taki huk, jak gdzieś coś wpadło między rusztowania. A? I potem z ciemności nocy widzicie, wypełza powoli taki kształt, który, rzuć mi pani młotek na poczytalność, który tobie i nie Gertrudzie, tylko tobie i Adelaidzie przypomina pewne rzeczy. Tracisz K4 punktów poczytalności. Adelaida jest z nami? Ona nie poszła coś tutaj rytuału sprawiać? Adelaida przecież poszła ze mną chyba, nie? A. Na rytuał poszłam, tak. No my jesteśmy na dwójkę tutaj. Jesteśmy tylko we dwójkę. Tak. Mhm. Ja tracę K4, a... Nie, no właśnie... Pan Młotek traci K4. A ja czy coś tracę? Panie, bo widziałaś już. Kolejne spotkanie, dobra. To tak, wiesz, wzrygnięcie się? To jest ta godzina, tak? Jakie to duże jest, przypomnij? To jest duże? Oj, to ma ponad 2 metry, jak się wyciągnie. Dwa metry to jeszcze nie aż tak duże. No znaczy mieć 10. Znaczy wiesz, ono ma... Jak staje to ponad 2 metry, ono się jeszcze ciągnie kawałek. To ma ze 3-4 pewnie albo i długości. No, nie? Ale tak jak Sanders powiedział, mogło mieć 10 metrów. Dla mnie duże to jest 20 metrów. Nie, to nie jest aż tak duże. Może ma tam z ogonem może z 4-5 metrów. Dobra. Okej. To chyba w takim wypadku inicjatywa i najpierw będziemy Gertruda związywać, łapać, a unikać przy okazji węża, a potem spróbujemy coś zaradzić na węża. Mój zjebany... Mój mózg właśnie wyobraził sobie, żeby złapać węża i za pomocą węża związać Gertrudę. Co? To jest jakiś plan. Jeżeli to nie wyjdzie. Nie, to nie wyjdzie. Jeżeli skala tego węża w porównaniu do mapy Krakowa jest rzeczywista, to mamy przejebane. Czekaj. Nie, dobra, ten obrazek. Obrazek? Dobra, widzę ten obrazek, no ale nie. Jeżeli on ma faktycznie 5 metrów... A, jeszcze. Pierwsze co, no to ona jest jeszcze w tym przejściu jakby, tak? No. No to ja bym chciał pewnie w jak najciężniejszej... Tylko teraz tak, ponieważ oni są szybsi od was, ponieważ... Ja mam 60. No tak, a oni obydwoje są szybsi. Sanders, jedna kwestia tylko, czy my mamy w końcu linę? Nie, pewnie nie. Czy my czekając na nią nie wytrzasnęliśmy sobie gdzieś liny z tego? Ja myślę, że lina pewnie może być tam do studnia i tak dalej. No to linę tutaj przy studni była, co zwijaliśmy wcześniej. To pewnie powiedzmy, że przynieśliśmy, dobra? Bo skoro i tak stwierdziliśmy, że się na nią zasadzamy, to któryś z nas było na tyle rozsądne, że myśmy tą linę po prostu przynieśli. Ja planowałem ją po prostu ogłuszyć, żeby nie była przytomna. A to wcale szalinę. Ja jestem zapobiegawcza, Kornelia, więc trochę tą linę faktycznie przyniosła, więc ona gdzieś tutaj jest. Dobra.
leży gdzieś na ziemi. Dobra, to niech robią, co mają robić. Pierwszy będzie wąż, który rzuca się w kierunku pana Młotka. Straszliwy łowca. Zobaczymy, czy taki straszliwy. I on próbuje się... Miej w rękach taki ogromny klucz francuski. Ja sobie wyobrażam po prostu taki w miarę duży wąż, który pełznie na ciebie, a ty w rękach albo właśnie młot do rozwalania jakichś grubszych ścian, albo taki klucz francuski. Próbuję się wokół ciebie owinąć, panie Młotek. Możesz próbować ewentualnie rzucić na unik. A na pewno będę chciał. Z połowa zręczności z tego, co kojarzę. Masz statystykę. No niestety nie. Widzisz, Cornelio, jak wąż po prostu, ta właściwie bestia przypominająca poniekąd pierzastego węża, ale tak nie do końca, bo jest bardziej, powiedzmy, oślizgły i ma dziwne macki wokół uzębionej paszczy, owija się błyskawicznie wokół oniemiałego pana Młotka, tak owija się tak wokół niego, tak, że jego paszcza po prostu tak centralnie unosi się tuż nad głową pana Młotka i się otwiera. I widzisz po prostu rzędy ostrych jak sztylety zębów, długi język, który tak się wysuwa, rozdwojony. I te takie dziwne macki się wijące wokół jego paszczy. I to po prostu w tej chwili pochwycenie, będziesz pochwycony, co sprawia, że będziesz miał kostkę karną do... Tak, będziesz po prostu pochwycony i będziesz miał kostkę karną ze swojej akcji. I to na tyle w tej rundzie. Natomiast kolejna postać, czyli Gertruda, rzuca się w kierunku Cornelii. Po prostu chcecie po prostu zdzielić najzwyczajniej w świecie po prostu w twarz z piąchy. Klikałabym. I coś mi ten unik się nie przeliczył ze statystyki. Tak. Czekaj, jeszcze ręcznie przepisz połowę i musisz wpisać. Tylko od roku tak, wpisz ręcznie jako wartość i... Połowę z rachy, co nie? Ale niestety śliska tutaj jakby śliskie podłoże oblodzonego placyku sprawia, że po prostu się pośliznęła, straciła równowagę i nawet nie musiała się zbytnio wysilać, żeby po prostu jej wymierzona w ciebie ręka po prostu przefrunęła gdzieś koło twojej głowy i tylko cię minęła cię jakby w swoim rozpędzeniu i po prostu wiesz, stanęłeś się teraz, że ty jesteś tyłem do wyjścia, ona tak jakby stanęła, wiesz, zamieniłeś się miejscami w tym tańcu walki i teraz będzie pan Młotek. No to ja pewnie jak jestem tam skrępowany w miarę, no to pewnie ręce mi tak ścisnął do tak, środka, on cię tak owinął jak anakonda, próbujesz przed tym, albo jak pyton. Ja pewnie będę chciał tą drugą, bo ja w jednej ręce mam młotek, ale młotkiem na takim dystansie raczej nic nie zrobię, więc będę chciał przy pasie wygrzebać jakieś dłuto, jakiś śrubokręt, cokolwiek i tak wbić to. To cholerstwo. Więc rzuć na bijatykę z kością karną. Mhm. Na minus jeden. No po prostu panu nie. I dodatkowo jeszcze sięgnąłeś końcami palców, wyciągnąłeś tam jakiś śrubokręt, który chciałeś wbić gdzieś między łuski tego stwora, on po prostu, zacieśnił więzy i to po prostu ten śrubokręt, czujesz, jak wysunął cię z palców i upadł na ziemię. Natomiast Wanda, Adelaida i pan... Podchorski. Jesteśmy zupełnie w innym miejscu. Znaczy jesteście po drugiej stronie placyku, aczkolwiek słyszeliście grzmot jeden strzał już padł. I słyszeliście teraz będzie drugi. Strzał z rewolweru. Pytanie, czy to sprawia, że przerywacie rytuał? Jeśli zaczęliśmy rytuał, to nie będziemy go przerywać. Więc rzućcie mi wszyscy na... Znaczy tak, kto ma najniższą moc? Pan Podchorski ma moc na poziomie 60. Ja mam moc 35. Ja mam 45. No więc rzuć po prostu na moc. Czy utrzymacie, że tak powiem... Nie. Czy ta cała sytuacja dochodząca tam z kilkanaście metrów dalej, czy nie przerwie wam po prostu rytuału, czy nie wybije was z rytmu, nie? Wybije. Więc... Można to forsować, czy nie? Tylko, że to jest pechowy rzut. Pechowych rzutów nie da rady forsować. My to wszyscy zginiemy. Po prostu, kiedy rozlega się strzał, Wando,
po prostu w momencie, kiedy właśnie miałaś wypowiedzieć swoją część inkantacji, wzdrygnęłaś się, język cię zaczął plątać i z twoich ust dobył się całkowicie niezrozumiały bełkot, kiedy już płomienie tego ogniska, powiedzmy, zmieniały kolor z zwykłych złoto-czerwonych płomieni na bardziej niebieskawy kolor, zaczęło się coś ciekawego dziać, to nagle to wszystko, czujesz jak to całe napięcie, to takie elektryzacja powietrza momentalnie rozpływa się gdzieś po prostu w powietrzu i cało to uszło i budzicie się jakby z takiego transu, widzisz ten rozczarowane, ale i przerażone spojrzenie pana Podchorskiego, który wpatruje się w ciebie i rzuca: musimy zaczynać od nowa. Co robimy? W takim razie pomagamy im jakoś z tą sytuacją, czy robimy rytuał? Może lepiej im pomóc, żeby ale jeśli uda się, nie przeszkodzi. Teraz, skoro zaczynamy od nowa rytuał, to znaczy, że dalej musimy kilka godzin na niego poświęcić. To nie jest tak, że my go skończymy. Więc i tak, jeśli im się coś stanie, to nie będziemy w stanie odprawić rytuału, bo oni nam przerwą wtedy. Tak. Chyba, że nie będą wiedzieć, czy jest szansa, że nie zorientują się o naszej obecności? Zorientują się. No, przynajmniej dopóki straszliwy łowca nie rozprawi się z twoimi towarzyszami, nie? No to nie zajmie raczej kilku godzin. No nie. O nie. W jedną albo w drugą, ale nie kilka godzin. Już straszliwy łowca rozdziawił paszczę nad panem Mieczysławem Młotkiem i się na niego syczy i panu Młotku w tym momencie wypadł ten nieszczęsny śrubokręt, a Kornelia jest w miarę wolna, to ona podniesie rewolwer, żeby strzelić prosto w paszę straszliwego łowcy. No to my pewnie z Adelaidą po prostu spróbujemy im pomóc, dołączyć do walki. Ale cukrus. Tak. Skoro i tak z rytuału nici. Skoro i tak jest, nie jest pewne, czy nawet jak zaczniemy znowu, to... Mamy za mało mocy. No. W drużynie. Drużyna nie ma mocy. Czyli Wanda, rzucasz się na pomoc, tak? Tak, plus że chciałabym to zrobić, żeby oni jak gdyby nie wiedzieli skąd przychodzimy, może w jakieś trochę się zakraść bardziej, żeby móc mieć lepszą, żeby Nika, oni nie wiedzieli, że my jesteśmy i spróbować w jakiś sposób zaatakować zaskoczenia. No to rzuć mi na ukrywanie się. Chowa. Ukrywanie, no. Czekaj. No to ja też w takim razie, czy... A myślę, że dobrze by było się rozdzielić. Mhm. No, dobra, to oddzielnie rzucam za moje ukrywanie. Może jakaś kość bonusowa za to, że tam idzie grupa... Mam mało. Żuraw, mogę strzelić? Bo nie dokończyliśmy kolejki po prostu. Tak, więc tak. Strzelaj. Tak. No, ale niestety... Ukrywanie nie wyszło. Znaczy, forsować, nie można forsować rzutów na walkę. Nie można. Jak? Ja też nie mogę, jako strzelanie szczęścia nie mogę dopalić? Pecha nie możesz tym strzelić. Ale ona ma 75. No tak, ale wyrzuciła pecha, nie? Powyżej 96. Nie, Adelaida. Nie. Adelaida na ukrywanie się. A to sorry, to było ukrywanie się. Ja mam szczęście, 10 do szczęścia możesz użyć, ale forsować rzutów na walkę nie możesz, nie? 11, pardon. Ale tak, wydam w tym momencie szczęście, żeby trafić tego stwora w paszczę. No więc rzuć na obrażenia. O Jezu. Jezu. Jest szansa, że jak trafisz w paszczę, no to w tym momencie nie będzie miał pancerza. Albo nie będzie miał głowy. To jest D8, tak? Albo zjada takie... O! 7. Strzelasz do niego. Strzelasz gdzieś w jego paszczę, odstrzeliwujesz mu jedną z tych macek, stwór tam taki ten, za jakby może nie zawył, ale tak zaryczał w jakiś tam sposób. Czujesz, panie Mieczysławie, że taki powiew gorącego powietrza przepełnionego smrodem gnijącego mięsa, które uderza ci w nozdrza. Taki jakby prąd przeszedł przez tego stwora. Na ułamek sekundy poluźnił lekko uchwyt, ale potem dalej go zacieśnił. Chyba lekko go zraniłaś, ale niewystarczająco, żeby przestał trzymać pana Mieczysława w swoich objęciach.
I przechodzimy teraz do nowej rundy walki. Jedna rzecz, jeśli chodzi o ukrywanie się, to czy dostajemy za Harmider jakąś kość bonusową? Jeżeli ci się udało... Nie rzucałam jeszcze. Dostaniesz za zaskoczenie dodatkową kość bonusową na tą, okay, jedną. Okej, czy do samego ukrywania nie, tylko jeśli się uda ukrywanie. Tak, jeśli się uda, to dostaniesz za zaskoczenie. Nie. Okej, okay, więc teraz straszliwy łowca będzie próbował odgryźć panu Mieczysławowi głowę. Gdzie jest pan Mieczysław? Coś te postacie lubią dostawać po łbie. Pchasz się do przodu. Coś... Hamberty nam lepiej szło. Trudny sukces, więc jeżeli chcesz się z tego wymigać, to musisz rzucić na też ekstremalny sukces w teście uniku. Tak. Będę robił wszystko, żeby to zrobić. Czy mi się uda? Pewnie nie. Nawet szczęścia bym musiał zbić do 12. Nie do 12. Do 7. No nie. A z drugiej strony, jak tego nie zrobisz, to stracisz głowę. Ale no. Nie mam tyle szczęścia, żeby... Nie masz aż tyle szczęścia w tym momencie. No bo musiałbym zbić sobie do 7 na ekstremalny. No w sumie ten próg. A mam 47 szczęścia. No to nie da się. No, literalnie masz z mało, panie. Tak już zostaje, tak? Chyba tak. 15 obrażeń. Mam 13. Dziękuję. Więc po prostu, Cornelio, widzisz jak Cornelio i nadbiegający Wanda oraz Adelaida, widzicie jak po prostu ta potworna istota, z którą wcześniej już mieliście do czynienia, po prostu otwiera swoją paszczę, zamyka ją na głowie i części tułowia nieszczęsnego pana Mieczysława Młotka. Słychać tylko chrzęst, kiedy jego ostre zęby przegryzają się przez ciało i kości. Chwilę tam telepia, potem odrywa i widzicie, jak tutaj praktycznie z częścią barków głowy nie ma, zniknęła w ten i tylko bestia tak wyciągnęła głowę do góry, tak przełknęła i tak, słuchajcie, przełyka i ten. Fontanny krwi tryskają, bestia rozluźnia swój chwyt i to takie bezgłowe, okaleczone ciało pana Młotka tak chwilę stoi i tak po prostu osuwa się na ziemię. Rzuć się i proszę na poczytalność. Poczytalność! Teraz chcesz się wszystkim uciekać. Poczytalność czy najpierw jakieś najpierw na poczytalność, a później wyparcie? Tak, najpierw na poczytalność, jeżeli wam nie wejdzie, no to rzucacie kostką utraty poczytalności i ewentualnie jeszcze wtedy na... Idealnie. Poczytalność? Normalną poczytalność. Nie weszło. Tak. Teraz na Intiach mi weszło, tak? Wow, ile kosztów. Nie, jak ci weszło, to tracisz po prostu jeden punkt poczytalności, a Wanda rzuca kaszustką. Ja mam pytanie. Tracę punkt poczytalności, tak? Tak. Cześć. To teraz rzucasz na inteligencję jako na racjonalizację i musi ci nie wejść. Na inteligencję? Na inteligencję musi ci nie wejść. Akurat nie mam jakoś bardzo dużo inteligencji, to na plus. No jak się nie trzeba! Więc dostajesz atak szaleństwa i rzuć mi K10, a ja ci zaraz powiem, co ci wypadnie. Jak ty masz zapytanie, Aleksander, bo tak słyszałam, że tak, masz. No bo ja miałem jakieś na plecach schowane to poroże. No i ten cały jaszczuropodobne coś dosyć konkretnie zacisnęło się na mnie, więc całkiem przez przypadek mogło to poroże troszkę rozwalić. A tak? Czy my już tych rzeczy nie... A nie podmieniliśmy tego już? Właśnie, a my to podmieniliśmy. To mogliśmy, to już pozostało to, ale ty miałeś zmienić poroże jelenia papasowego na plecach w tym momencie. Nie, bo to było potrzebne do rytuału, który my odprawialiśmy gdzie jak indziej. Jak robiły w trakcie, to tak, to na pewno wzięło. To. Aha, ja dobra. Rzuciłaś K10, tak? 9? 9. Fobia, dobra. Badacz zyskuje nową fobię, nawet jeżeli bodziec nie jest obecny. Badacz wyobraża go sobie przez następne K10 rund. Więc teraz rzucasz mi na tabelę fobii i... Jaką kością? Wiesz co? Mam talię kart, które zaraz wylosujemy ci jakąś fobię. Będzie, nie wiem. Dobra, nie będę mówił. Niech nie będzie miał restrykcji. Na pasażera w autobusie kichającego w swoją rękę. Tak. I później sobie wyobrażasz, że wychodzi z autobusu. Tu mamy szaleńcze fobie. Ciepłą deskę klozetową.
Ale to... Coś ci wylosujemy zaraz. I przez rzuć tylko jeszcze drugie K10, przez ile rund będziesz sobie to wyobrażać? Się skupiać na tej... 10. Ojojoj. Czyli peszek. Ja wiem, dlaczego my tak te przeciągaliśmy. Bo nie chcieliśmy tego. Homichlofobia. Homichlofobia przez samo H. Zasłoń zasłony, te rzeczy we mgle mogą nas zobaczyć. Cierpisz na nieuzasadniony strach przed nagłą i przed mgłą i wilgocią. Mgła jest wszakże najlepszą zasłoną przestępstw. Słyszałeś o Kubie rozprowaczu, skrywa różne rzeczy i nigdy nie wiesz, kto cię w niej czai, gotowy do ataku. Nawet pytanie, med od czy się ciebie. Jest mgła? Nie musi być. We mgle nie można było, się zgubić i nigdy z niej nie wyjść, a z jej obłoków może wyłonić się wilgotna łapa potwora, który tylko czeka, by cię zabić. Wolisz siedzieć w jasno oświetlonym pomieszczeniu, niż wyjść na zewnątrz w mgłę. Jeśli ktoś lub coś cię do tego zmusi, będziesz odczuwać niepokój i nudności, zaczniesz się pocić, możesz mieć nawet problemy z oddychaniem. Po kilku godzinach we mgle lub chodząc w niej samotnie, skończysz z drgawkami, bełkocząc lub na ziemi bez przytomności. Widok więc mgły... ja prawdopodobnie... lub ekspozycja na wilgoć wywołuje przytłaczającą reakcję. Wszystkie akcje w stanie fobii oprócz ucieczki lub walki w przypadku starcia są wykonywane z kością karną. Udane wykorzystanie psychoanalizy umożliwia czasowe zmniejszenie fobii, dzięki czemu możesz szybko przejść przez zamglone miejsca. Więc teraz się skupiasz na irracjonalnym lęku przed wilgocią i mgłą. I może mgły aktualnie tutaj nie ma, ale jest mimo wszystko dosyć wilgotno, bo jest zima i trochę śniegu. Na 10 rund właściwie jesteś wyeliminowana. Ja szukam z jakiegoś suchego miejsca, które jest na tyle zamknięte, że jest szansa, żeby cokolwiek się ukryć przed tym. Masz otwartą przestrzeń, gdzie jest mokro i masz podziemia, gdzie na pewno też jest mokro. Dobra, przejdźmy dalej. Następną postacią jest... Teraz jest Gertruda. Dobra. Ona się musi podnieść. Gertruda znowu próbuje zaatakować Kornelię. Jezu, czy jak ona się podnosi, to ja mogę ją butem po prostu przycisnąć do ziemi? Znaczy ona nie jest. Ona nie upadła, ona cię tylko po prostu minęła z rozpędu. A, dobra, szkoda. No nie wchodzi. Mogę zwrócić uwagi? Tak. I po prostu kolejny nieudany, wyprowadza nieudany cios za cietrzewieniu. I teraz ma szansę właśnie Wanda. Aha. Wanda, która myśli o... Czy ja mam w ogóle możliwość atakowania, czy jestem zupełnie wyłączona i szukam sobie... Znaczy, tak jak było napisane, poza walką i ucieczką do wszystkiego innego masz kość karną, więc do walki nie masz jakby, więc możesz... A jakby oślizgły potwór, który ewidentnie jest wilgotny, bo ma te macki i ocieka krwią zabitego jakimś śluzem i krwią zabitego pana Młotka, więc... Jak najbardziej wpisuje się przed twój lęk przed wilgocią, więc możesz chcieć walczyć z lękiem przed wilgocią, więc... Ja mam kilka noży. W normalnej sytuacji bym nie zaatakowała, broń Boże, właśnie niego. Ale w tej sytuacji myślę, że po prostu zaatakuję tego stwora i będę jego kolejną ofiarą. To będzie rzucanie. Rzucę w niego nożem. Dobra, rzucaj. I trafiłaś, więc rzucaj na obrażenia. To jest K4 obrażeń, więc... 2. Rzuciłaś tym nożem i w tym momencie po prostu twój nóż trafiłaś w tego stwora, ale bezproblemowo odbił się od jego pancerza, więc tak to. I teraz będzie nieżyjący pan Młotek. Co jeszcze? Później... Mogę kogoś nawiedzić, albo nie wiem. Możesz ewentualnie za pana Podchorskiego rzucać, tak jakby. Pan Podchorski nie ma broni przy sobie. Ale na pewno, jeżeli się odsunął... Może, nie wiem, kamieniem rzucać, albo... Taki, wiesz, pełno lutu jest z pana Młotka, tam różnych narzędzi, młotek właśnie, śrubokryt, który wypadł, obok ciała leży. Wszystko pod ręką, jak ktoś... A mówiłam wziąć komisarza. Jest dobrze. Ty chcesz atakować wręcz, czy rzucać? Nie, w sensie ja nie mam karty dostępu i tak dalej, nie? Ale... Znaczy ja nie mam karty pana Podchorskiego, bo nie przewidywałem, żeby brał w tej, ale tam... Nie, spoko. No myślę, czekaj, no spójrzcie w niego. Nie myślałeś, że ze wszystkich NPC-ów akurat jego weźmiemy, co? Tak.
Myślę, że pewnie będzie chciał rzucić nad czymś, no bo on raczej się ani nie zna na walce wręcz za bardzo, ani na strzelaniu, ani na rzucaniu, więc pewnie będzie chciał czymś rzucić, żeby nie podchodzić za blisko. To rzucanie będzie miał na poziomie 20. Czyli bazowe? A. No patrz, a myślę, że będzie miał szczęścia ten, to nie. Szczęścia ma 50, więc... No, no to dwa szczęścia spali. Więc rzucaj na obrażenia. Tylko jakie to będą? Soka czwórką? No, nie wiem czy to... Pewnie tak. Nie będziemy za bardzo wymyślać. Trzy obrażenia. To wielkie wiadomo coś, bo tam ta baba to tam niech biega, ale to coś. Rzuciłeś, tylko czym ty rzucałeś teraz, jeszcze im powiedz. Jakąś cegłówką pewnie, coś tam na pewno jest. Może jakieś narzędzie budowlane, co tam znalazł, jakieś, nie wiem, kielnie, czy... To, złapałeś jakimś narzędziem, nie wiem, nie kielnią, może i kielnią. Rzuciłeś z jakimś tam straszliwa bestio, przepadli, czy cokolwiek, jakiegoś wniosłego. Tak. I przerażonego. Egzorcyzm znawcy. Ale tak. Skoro on nie ma wiedzy ezoterycznej, to na przykład, nie wiem, nie wie jak tego powstrzymać? Albo nie ma w kieszeni jakiejś podręcznej, nie wiem, Rzuciłeś ja myślę, że on nie wie, że coś takiego w ogóle istnieje, bo to raczej tak na zasadzie teoretyzowania. Rzucił tą kielnią i o dziwo ta kielnia poszybowała prosto w tego stwora i wbiła się w niego, więc ten stwór tak się zakręcił wokół swojej osi, odwrócił tą swoją ociekającą śluzem i krwią pana Młotka paszczę, akurat spojrzał na przerażonego ezoteryka pana Podchorskiego i chyba wiadomo, kto zginie w następnej rundzie, tak? Ja myślę, że on w tym momencie popuścił. Nie, żeby ubliżał, ale myślę, że tak. Tak, teraz Adelaida, tak? Tak, no mając przed sobą taki, a nie inny widok, to myślę, że bym spróbowała chyba jakoś zaatakować panią Gertrudę, no bo wiemy, że ona tutaj jest medium, które... No i ja też bym tak robiła. Łatwiejszym wrogiem niż wielka bestia ociekająca krwią, więc raczej tak, tutaj próbuję się jakoś na nią rzucić i ją obezwładnić. No to, chcesz ją obezwładnić, tak? Znaczy obezwładnić, no chyba tak, no bo, znaczy, no jakoś się na nią rzucić, no cokolwiek mi wyjdzie. No wiem, że tutaj no, jest teraz trochę bardziej Kornelią zajęta, więc może dzięki temu mam większe szanse, no mam nadzieję. To rzucasz na, po prostu na zręczność. Zyry. A tutaj. Dobrze mówię? Nie, czekaj, zręczność. W przypadku takiego chwytu, jak chcesz ją złapać. Nie, na bijatykę po prostu. Na bijatykę? Ja tam prawie nic bijatyki. Dobra, niech ci będzie. Normalny. Tak. Ulgowy. Dęcki. No więc... Nakryłam pod nosem, chociaż zazwyczaj tego nie robię. Rzucasz się w kierunku Gertrudy, ale śliska od roztopionego miejscami śniegu, który zaczyna przymarzać z powodu mroziku i rozchlapywanej wszędzie krwi z zwłok pana Młotka. Ślizgasz się na tym śniegu i chciałaś złapać Gertrudę, ale tylko musnęłaś ręką jej płaszcz, ona się zdążyła wykręcić z gniewnym sapnięciem z twoich rąk, no i mało co nie zaryłaś twarzą w zabarwiony na ciemno-czerwono, prawie że na brunatno, brudny śnieg. Kto następny? Następna jest pani Kornelia Bagińska. Słuchaj, bo przeglądałem kartę i nie mogłam znaleźć w niej, a wydaje mi się, że to będzie w zasadach. Mogę serią strzelić tego stwora? Twój pistolet pozwala na strzelanie serią? Nie wiem. Ty mi powiedz, bo ja tego nie mam w jego statystykach w ogóle. A wiesz, jaki masz ten pistolet? Rewolwer. Liczba użyć na rundę 1-3. Tak mam zapisane w tym. Czyli 3 strzały mogą pójść. Czyli maksymalnie 3 strzały, tylko jeszcze muszę sprawdzić. Czekaj, ogień ciągły, dobra, 126 stron. Teraz będziemy wiedzieć. Pierwszy atak. Zastosuj normalne zasady testu ataku strzeleckiego. Poziom trudności zależy od odległości do celu z ewentualnymi modyfikatorami. Drugi atak i kolejny. Dodaj jedną kość karną albo skasuj kość premiową za każdy kolejny test ataku. Czyli jakbyś oddawała 3 strzały, to pierwszy strzał normalnie, drugi z kością karną, trzeci z dwiema kośćmi karnymi. Lecę! Dawaj, co ci szkodzi? Lecę, bo chcę!
Opróżni wszystkie, magazyny. Wszystkie trzy w pana węża. Już myślałem, że pana młotka. Wunsz, tak. Te zwłoki leżące. Młotka. Dobić jeszcze, żeby nie wstał. Pierwsze weszło? Weszło. Drugie też weszło. Weszło. Ale zaznaczałaś kości karne, tak? Tak. Tak. Trzecie mi nie weszło. Trzecie nie weszło. No to na dwa pierwsze strzały rzucaj obrażenia, nie? To dwie ósemki rzuć. Jest masta. Pamiętaj, że zostało ci chyba dwa pociski jeszcze w magazynku. Nie, no cztery. Jak cztery? Rewolwer jest sześciostrzałowy. Trzy, nie, mam magazynek wpisany 8. Może to, to nie będzie a to nie rewolwer. Jest, a, to nie jest rewolwer, tak? Okej, dobra. No nie, to jest pistolet. No, pistolet. Dobra, to weszło i... czyli 14, tak? 14. Juhu. Okej, to ci powiem, że ładne strzały ci weszły. No, obie dobre wrażenia z tej broni, bo wcześniej siódemka ci weszła. Powiem ci tak, zraniłaś ciężko tego stwora, więc może opisz mi, jak to się dzieje, że go zraniłaś. Wiesz co, to było tak, że stwór, pomimo moich prób jakiegokolwiek unieszkodliwienia go, dał radę zamknąć paszczę na głowie może jakiegoś nie super przyjaciela, ale jednak znajomego, który stał się dobrym znajomym, pana Miecia, i po prostu odgryzł mu tą głowę. I Cornelia najpierw była wryta, że coś takiego w ogóle się stało, że coś takiego miało prawo fizyczne się stać, chociaż chyba nie miało prawa fizycznego się stać. A jak już się otrząsnęła z tego pierwszego szoku, po prostu wściekła totalnie, być może nawet z krzykiem na ustach i totalnie nie zważając na tą panią Gertrudę, która próbowała ją między się trafić i jej to kompletnie nie wyszło, zaczęła oddawać trochę na ślepo, a trochę po prostu na napędzie wściekłości strzały w kierunku węża, które no jakimś cudem, jak widać, weszły. Dobrze, tylko jeszcze gdzie trafiły te pociski, że no poważnie zraniłaś tego stwora, który wydawał się do tej pory niewrażliwy specjalnie na jakąś broń. Skoro tak, to myślę, że pierwsza kula weszła w pysk, albo gdzieś w okolicy pysku. I w momencie, kiedy stwór lekko podskoczył, bo pewnie tak czy siak to odczuł, to odsłonił swoje podbrzusze i druga kula tam weszła. I widziałaś, jak po prostu po pierwszym strzale z okolicy jego pyska bruznęła struga jakiejś ciemnej mazi, która być może jest krwią tego stwora, gdy trafiłaś w tą większe części jego odwłoka. Znowu coś tam gdzieś między łuski też widziałaś kolejną smugę ciemnej mazi, która zabryzgała śnieg i ziemię dookoła niego, ale też sprawiłaś, że stwór z takim sykiem złości i bólu odwrócił swoją uwagę od pana Podchorskiego i zwrócił się w twoją stronę i teraz będzie cię atakował. Próbuje cię ugryźć. Dawaj. No i się mu mimo wszystko udaje na trudnym sukcesie, więc jeżeli chcesz tego uniknąć, to musisz rzucić ekstremalny. Nie. Jak masz szczęście, zawsze możesz dopalić szczęściem. A jego atak skończy się natychmiastowym odgryzieniem, czy... To zależy jak dużymi dużo... Dużymi obrażeniami, więc jeżeli nie śmiercią, to na pewno poważnymi obrażeniami ciała. A szczęście. Lepiej nie zginąć, niż... Lepiej nie trafić, niż nie przeżyć. Stwór rzucił się w twoim kierunku i przez chwilę myślałaś, że już po tobie, ale jakiś instynkt samozachowawczy zadziałał za ciebie i po prostu odskoczyłaś w tył na tyle daleko, że jego paszcza po prostu chapsnęła powietrze w miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą byłaś, a ty plecami wpadłaś na na jakby słupek od rusztowania, wiedząc, że już dalej się nie cofniesz, ale z sercem w gardle i adrenaliną pompowaną po prostu w ilościach hurtowych. Ale udało ci się to przeżyć. I teraz... Już dostaliśmy prognozę, że wszyscy zginiemy, to sprośmy, czy chcesz, to jest prawdziwe. Okidoki, więc teraz pani Gertruda, która chciała zaatakować Adelaidę.
zmieniła cel, stwierdziła, że mnie nie trafi, to może Adelaide trafi. Tak, że większe szanse. Tak. Chciała Adelaide trafić, no i zobaczymy. Ale nie, i to jeszcze bardzo mocno nie, więc właściwie już z takim krzykiem zostaw mojego straszliwego łowcę i z pazurami się rzuca już na tym, na Adelaide, ale bezproblemowo jesteś w stanie się uchylić przed tym nieporadnym atakiem. Teraz Wanda. Wanda, która widziałaś, że z potwora wystrzeliły strugi jakiejś cieczy. Jest więcej wilgoci, jest więcej powodów do... Bardzo bym chciała zaatakować tą kobietę, ale chyba będę atakować dalej potwora. Pamiętaj, że im więcej dziur zrobisz, tym będzie mniej wilgoci. O nie! Nie, będzie mniej wilgoci, bo ona wtedy wsiąknie do środka. To jest, wiesz, im więcej zadasz obrażeń, tym będzie mniej wilgoci. Pamiętaj, ja wiem, że to będę po prostu próbować celować w to miejsce, gdzie go mocno poszczeliła... I zatkać je. Cornelia. Zatkaj sztyletem. I chyba ci to wyjdzie nawet. Chyba zatkasz sztyletem. Mogę rzucić K4 obrażeń, czy... Nawet powinieneś. Trafiłaś? No to rzucaj. Powinieneś. Wow. Całe jedno. Ale to wystarczyło. Nie wystarczyło. Nie wystarczyło, ale doskoczyłaś do tego stwora i odupałaś. Ja nie doskakuję, ja rzucam. A, rzuciłaś. I rzuciłaś i po prostu twój rzucony przez ciebie przedmiot odłupał coś od cielska tego potwora, ale który i tak chce dopaść przede wszystkim Cornelię, no bo Cornelia narobiła mu pan Podhorski teraz. Tak. Duże bubu mu narobiła. I pewnie chwyci kolejne narzędzie nieprzeznaczone do walki, ale może do tego się nadawać całkiem przyzwoicie. I będzie chciał znowu rzucić, odejść Maszkaro, Akysz, ewentualnie, nie wiem, na ile jest stały w swoich przekonaniach, nie wiem, może zacznie się pod nosem modlić, może zacznie jakieś zaklęcia mówić, nie wiem. Nie wnikam, w co będzie gadał. Ale 50 to chyba za dużo. Nie, to tym razem nie trafia. Próbował, rzucił, poleciało w eter. Adelaida. To ja może... No, i tak już jestem koło Gertrudy, która próbowała mnie zaatakować, więc może no, już tutaj wdam się może dalej w tę bójkę wręcz. To rzucaj. Czyli, tak. Aha, więc co mam rzucać? Bijatykę. Bijatykę. Jaka upośledzona bójka. Obie próbują, żadnej nie wychodzi. O, nie. Wychodzi. Doskonałe, więc bijesz ją, czy wchodzisz w nią w grappling? Duszenie Nelsona od tyłu, tam wiesz, nogami rękami dźwignię zakładasz. Tak, bejotiot, nie? I żeby ją uderzyłam jak na razie poszłam z pięści. To rzucaj na obrażenia, jakie tam masz, nie wiem, jakie masz z pięści, K4. Czekaj, ale czy przy takim ekstremalnym sukcesie nie rzucasz maksymalnych obrażeń od razu? A tak, bo to jest ekstremalny, to od razu maksymalne, czyli 4 obrażenia, tak? Bo modyfikatora nie masz, czy masz modyfikator? Nie musisz rzucać. Modyfikatora nie masz obrażeń, nie? Gdzie to tam się patrzy? Na karcie masz pod statystykami głównymi. Masz MO, wykropek. Jak jest 0, to nie ma. No to nie ma. Zdzieliłaś z ładnym prawym sierpowym Gertrudę Macharzewską prosto w twarz. I ta w tym momencie po prostu straciła równowagę i padła na tyłek jak długa. Z takim plaśnięciem. Hej, teraz poczułaś przez chwilę mściwą satysfakcję za śmierć. Za wszystko. Tak, za wszystko i za śmierć pana Młotka. I teraz Cornelia z ostatnimi pociskami w magazynku. Ostatnie 3. A ponieważ moje paniczne strzelanie zrobiło efekt, to stwierdziłam, że mogę strzelać dalej, już niekoniecznie może panicznie. Mam ostatnie 3 pociski, w związku z tym zamierzam spożytkować się na kolejną serię w stwora. Więc spakuj. Może to się da zabić, skoro to krwawi.
O, skoro krwawi, to... Piękne. To już to w pierwszym... To, ale rzucaj za jeszcze pozostałe dwa strzały. Tylko z kością karną i z dwiema kośćmi karnymi. Nie. Ale to... Nie... O, dwa weszły. W pierwszym dostaje maksymalne obrażenia, czyli tam nie wiem ile, 8? 8. Jakiś brusi może za nadzwyczajny sukces z medalami? Nie, no to już maksymalne, nie? Po prostu 8 i ten 1, czyli 9. I 1. Więc czyli 9. Pozostawiam tobie, inwencję twórczą w opisie tego, jak likwidujesz tą bestię. A czy to jest koniec, czy to jeszcze jest strzelanie? Znaczy, czy to wstanie już... po tych strzałach? Nie, to już jest jej definitywny koniec, nie? No to, wiesz co, w tym dziwnym przepływie pewności siebie, pomimo wielkiego uczucia pod tytułem nie mam pojęcia, co się dzieje i nie powinno to się dziać, oddaję kolejne strzały, gdzie jeden jest nadzwyczaj celny, nie do końca wie, jak jej to wyszło, drugi kompletnie chybia, ale... Trzeci jeszcze poprawiła, jeszcze coś tam weszło. I bestia z sykiem prawdopodobnie na ziemię, być może jeszcze się wijąc. Cornelia dla pewności zmieniła magazynek, mając nadziei, że nie będzie musiała kolejnego używać, ale dla pewności woli ten magazynek mieć. Natomiast stworzenie się przestało ruszać, to tak tylko podeszło i trąciła to butem na zasadzie, czy to na pewno się już nie rusza. Bestia szczezła u twoich stóp, zresztą ślady takie, wiesz, czarnej takiej jakby juchy smolistej, czy czegoś więcej dodatkowo... Więcej wody! Śmierdzącej niesamowicie jakimś takim smrodem, ni to rozkładu, ni to czegoś nie do końca określonego, ale na pewno sprawiającego omdłości i po chwili zaczyna się w ogóle to całe jego cielsko zamieniać w taką czarną, rozpływającą się maś, która sprawia, że na której widok po prostu Wanda Szymańska w tym momencie cała roztelepana i w jakimś totalnym amoku. Ja uciekam, tylko nie dotknęło. Wiesz, rzuca się do ucieczki w kierunku wyjścia z tego, z wyjścia z fortu i po prostu potykając się gdzieś tam na tym śniegu, gdzieś upadając, mocząc ręce, które wiesz, wstaje i tak bo są mokre, wiesz, widzisz ślady mokrego śniegu na ubraniu, wiesz, to wpada w ciebie jeszcze większą panikę, a po prostu daje takiego dyla w długą. Pan Podchorski tylko się tak nadzieje. Ale Wando! Potrzebujemy cię do rytuału! No to powodzenia w szukaniu Wandy. Teraz tak. Gertruda w tym momencie próbuje wykorzystać zamieszanie powstałe. Ale dostała w szczękę, więc może... Tak, ale próbuje... Możesz się pilnować, tak? Próbuje, leżąc na ziemi, próbuje wykonać podcinające kopnięcie w kostkę na Adelaide. Zobaczymy, czy się jej uda. Ale jej się nie udaje i tylko z sykiem zabiliście łowcę, wszystko przez was i tylko tak, wiesz, wierzga tylko nogą, próbując trafić Adelaide w kostkę, ale jej się nie udaje. Wszystko popsuliście. No i bardzo dobrze. Pani Gertrudo. Teraz, co teraz? Czy ją można jakoś właśnie unieruchomić dalej, skoro już się jest przywrócona? Tak, mamy linę Adelaide. Jak dopadacie do tej Gertrudy, która się szamocze, wyrywa, jest nadzwyczaj silna, naprawdę, mimo tego, że nieporadnie próba atakować czy to jedną, czy to drugą, to w momencie, kiedy ją dopadacie i próbujecie ją tam wiązać, to szarpie się tak mocno, że zdaje wam się, że ma siły ponad jednego człowieka. Po prostu, wiesz, majta wami na zostawcie mnie! I ten... Nie, ja nie, pan by pomógł może z tą kobietą. Podchorski to w ogóle jest, wiecie, włosy już ma nastroszone na te swoje szpakowate włosy, gdzieś ma nastroszone na wszystkie strony. Wzrok taki rozbiegany, w ogóle nie do końca chyba wie, co się dzieje. Pani Wanda uciekła i tak próbuje tam łapać tą Gertrudę. Proszę się nie szarpać, to chodzi o pani dobro. Pieprze wasze dobro, puśćcie mnie. Tak.
to jest smutne, bo chyba akurat moja postać była najsilniejsza fizycznie. Możecie! Wanda, wybiegasz z tego, wybiegasz z Fortu Benedykt i wpadasz po prostu w... Wiesz co, ja myślę, że ja chcę biec do tej takiej budki, co jest stróżówki, bo to jest moje pomieszczenie, w którym będzie ciepło i sucho. No właśnie miałem ci powiedzieć, że wybiegasz z tej bramy tego fortu i po prostu wpadasz na roztrzęsionego stróża, który łapie... Ale co tam się dzieje? Słychałem strzały! Niech pan tam nie wchodzi, się po prostu zamykam w jego stróżówce. Pieprzyła strażówkę! Nie wyobrażam sobie tego gościa tak zagubionego, który stoi przed tą stróżówką, gdzie powinien wejść, bo tam jest jego miejsce, ale tam siedzi kobieta i zajęła to tak, miejsce. Ale on tam, wiesz, właśnie zaczyna się dobie... Ale proszę pani! Proszę stąd wyjść! Proszę pani! Ja sobie siedzę, ja nie reaguję. A wiesz... Nie, tam pójść, sprawdzić, co się dzieje, ale kazali milczeć i generalnie w dyskrecję i nie powinien, ale z drugiej strony tam były strzały, ale... Tutaj mu strażakę zamknęli. W środku, wiesz, gazetka z wróleską i tak dalej, nie? No i po kilku chwilach szamotaniny ciągle, że tak powiem, we trójkę udaje wam się utrzymać szarpiącą się Gertrudę, która cały czas się wyrywa i musicie być cały czas, że tak powiem, spięci, żeby ją utrzymać. No i co chcecie z tym wszystkim zrobić teraz? Jeśli jest unieruchomiona, no to może przejdźmy do tego rytuału. Jest nas cały czas... Wanda uciekła, ale jest nas cały czas trójka. Czy to wystarczy? Panie Podchorski? Musi! Tego, do tej pory się... Musi! Dobra, więc wiążecie Gertrudę i przeprowadzacie rytuał. Wrzucimy ją gdzieś, gdzie nie wieje, żeby mimo wszystko nie wyziębiła się przez te kilka godzin. Oj. Rzucamy ją gdziekolwiek, byleby nie przeszkadzała. Stróżówka jest moja, a przynajmniej przez 10 tur. Spoko. A przynajmniej przez 10 tur, bo po 10 turach pewnie wrócę. Już chyba trochę mniej, but still. No. Gromadzicie się wokół ogniska, które nadal tam płonie. I zaczynacie zgodnie z zapiskami rytuału pod rozgwieżdżonym i rozświetlonym światłem księżyca niebie odprawiać dziwaczny rytuał. Z waszych gardeł dobiegają się niezrozumiałe dla was słowa, które staracie się jak najwierniej odczytywać zgodnie z po prostu z zapisem fonetycznym, jaki był zawarty w zapiskach pana profesora Jastrzębskiego. I teraz po kolei, ponieważ rytuał będzie trwał jakieś 3 godziny, zanim dobiegnie końca, to każde z was poproszę o rzut na moc. Po kolei, za każdą godzinę rytuału. Jeśli chodzi o mnie, to w tym czasie ja myślę, że po prostu jak już moja postać mniej więcej się opanuje na tyle, że w sumie to nie ma mgły. I to nie była mgła, to w sumie... To jest 10 tur tylko. Tur, więc to nie będzie długo, więc jak moja... Jak gdyby postać dojdzie do niej, że to w sumie nie ma się czego bać, bo nie ma mgły, to po prostu wróci i myślę, że nawet jeśli nie będę w stanie jak gdyby pomóc przy samym rytuale, to mogę popilnować pani Macharzewskiej, żeby nie zakłóciła rytuału. No dobra, więc w trakcie, kiedy twoi przyjaciele oddają się magicznemu indyjskiemu transowi sprzed wieków i uprawiają dziwne harce pod polskim niebem, niespotykane i niecodzienne, no to ty pilnujesz związanej Gertrudy Macharzewskiej, która mimo tego, że jest zakneblowana i związana, to ciągle tam się rzuca i coś chyba bluzga przez zakneblowane usta. Widzisz, że patrzy na no to całe przedsięwzięcie ze złością i nienawiścią w swoich rozpalonych gniewem oczach. No cóż, nie mam zamiaru jej wypuścić, więc może sobie bluzgać ile chce. Szczególnie jak jest nabylowana i to nie przeszkodzi w rytuale. Więc rzucaliście już na tą... Nie, jeszcze. No to co się rzuca? Bo moc. Na moc po prostu. To, no co mi przedtem nie wyszło. Statystyka główna. Mhm. No ja wiem, że tam mam 45, ale tutaj nie mogę z tego rzucić, czyli rzucam... Możesz. Możesz. Nie, klikasz na kostkę. Na A, okej. Okay. Okay. No nie. A szło tak dobrze. Czy jeszcze rzucać? No bo na te 3 godziny? No po prostu zmarnowaliście pierwszą godzinę w takim razie, nie? Będziecie musieli powtarzać część rytuału. Nie będę robić tak długo, aż nam się uda.
Tak, teraz następny niech ktoś rzuci. Na co? Na moc. Adelaida, ty nawet bym ci powiedział, że ty nawet w trakcie tego rytuału po prostu tak się w trans zapadłaś, że aż po prostu zemdlałaś, nie? I padłaś tam gdzieś z wyczerpania i emocji, które tobą targały. To mi tym bardziej nie wychodzi. Zostaje jeszcze pan Podchorski, on ma mocy 60. Ja w sumie mogę na swoją, o, na księcia rzucę, bo on ma też 60 mocy. Ale po co na księcia? Generalnie no, a szczęścia nie, żadne z was nie wydaje? No ja chyba wiesz mam... To, tutaj ja nic nie mam w tym momencie. 7 ten może wydać, bo tamten miał 50, tam chyba 2 tylko zużył, to ten może wydać. To zdane jest. Ale jeżeli jedno z nas i tak przegrało, ten pierwszą miało słaby rzut w tej pierwszej godzinie, to chyba i tak nic. Nie, bo to do kolejnej chyba godziny już, nie? Do kolejnej godziny? Więc czy ten, wydajesz to szczęście, czy... No to tu wydam za tamtego Podchorskiego, no bo tam 50 miał łącznie, to 2 tylko wydał, no to teraz będzie miał 7, to będzie miał 41. Praktycznie po wielu, wielu wyczerpujących godzinach odprawianych modłów, inkantacji, różnych gestów, tańców i wszystkich tych zabiegów, które były opisane w dzienniku profesora Jastrzębskiego, kiedy już praktycznie blady świt zaczął się rysować na horyzoncie, płomienie ogniska, które przez większą część tego rytuału przybierały różne barwy, nie tylko barwy ognia, ale barwy też jakieś takie niebieskie, przechodzące w zielone, potem przechodzące w czerwień. W końcu buchnęły snopem wielokolorowych iskier. To jakby taka powiew takiego mocniejszego wiatru zawiał, rozszedł się po przestrzeni tego całego podwórka, na którym się znajdujecie. Gdzieś płomień jeszcze buchnął na chwilę w górę i ognisko przygasło. I gdzieś tam też usłyszeliście z daleka znajome pianie krakowskich kogutów. Tak patrzę po zgromadzonych, udało się? Ty, Wanda, obserwowałaś Gertrudę, która widziałaś, że szarpała się w tych więzach, próbowała się wyrywać i kiedy w końcu rytuał miał się ku końcowi, to po prostu albo, nie wiem, z utraty sił, albo być może pod wpływem tych wszystkich mocy, Gertruda straciła świadomość i teraz wygląda, jakby spała. To znaczy na pewno sprawdzam, czy ona żyje, no bo nie miałyśmy za zadanie, nie chcieliśmy jej raczej oddycha, zabić. Oddycha, tak, oddycha, wygląda jakby po prostu, nie wiem, zapadła w sen. A że znam się na pierwszej pomocy, to raczej jestem w stanie rozpoznać, kiedy ktoś nie żyje. Tak. W przypadku pana Młotka to nie było trudne, tak? O nie, tu już pierwsza pomoc nie pomogła. Stwierdzam zgon przez brak głowy. Jak to by pan Młotek dość... jeszcze w pamięci. Na zawsze. Jak to by głowa jest dość ważnym organem, tak? Upadacie, cała wasza trójka, pan Podchorski, Adelaida oraz Cornelia, zmęczeni, jakby wyssani z sił, upadacie na kolana przed tymi resztkami ogniska, które się tlą jeszcze tak dogasającym żarem. Teraz dopiero czujecie całe to zmęczenie, które na was spada. Teraz czujecie ten przejmujący chłód mroźnego, styczniowego świtu, który nadchodzi i który przenika wasze ciała. Całe kilka ostatnich godzin, łącznie z walką, która rozegrała się wcześniej, jest dla was jakimś cieniem snu, który nie do końca pamiętacie. Zasadniczo spoglądacie się po sobie troszkę zdezorientowani, zastanawiając się przez dłuższą chwilę, co wy właściwie tu robicie i po co tu przyszliście i co wy właściwie robiliście przez ostatni czas. Szukacie jakby odpowiedzi w twarzach współtowarzyszy, przyglądając się sobie niepewnie. Myślę, że trochę taką odpowiedź może dać jak gdyby Wanda, biorąc pod uwagę, że ona od początku jak gdyby zdawała sprawę z tego, co tu się dzieje, choćby chciała to wyprzeć, to nie była w stanie. Więc ona chyba w tym momencie jest najbardziej jak gdyby poczytalna i też sprawdza, jak w ogóle oni się trzymają. Kwestia na przykład, czy nie ma jakichś omdleń, czy nie potrzebuje jakiejś pomocy, też jak gdyby odniesie jakieś rany, więc jak bardzo dotkliwe, więc na pewno będę chciała ich po prostu, jak już to wszystko się skończyło, na spokojnie przejrzeć ich stan.
To rzuć na pierwszą pomoc, oględnie. Ja poproszę pierwszą pomoc dla pana Młotka. Ja mogę, to, jak gdyby nie jestem ja udzielam pierwszej pomocy, a nie ostatniego namaszczenia. Mamy duct tape'a? Jak mamy duct tape'a, to można próbować przykleić. Wiesz co, widzisz tak przede wszystkim chyba w nich wszystkich po prostu, nie wiem, odznaki na pewno jakiegoś lekkiego odwodnienia, bo jednak nie pili nic praktycznie przez wiele ostatnich godzin. Więc przydałoby się, żeby się napili ogólnie, jakieś takie zmęczenie, jakby pewną utratę sił życiowych, ale nie wyglądają na jakichś rannych czy chorych. Z tego co pamiętam, to chyba Cornelia mi się kojarzy, że nosiła ze sobą jakąś butelkę wody, więc po prostu... Generalnie jak badałaś Cornelię, to zauważyłaś, że ona chyba od kilku godzin jest po prostu w trybie działania, nie myślenia. Nie przetwarza tego, co robi, po prostu to robi, nie zastanawiając się nad tym, czy to ma sens, albo jaki ma sens, jaki, co za tym stoi. Nie jest to na pewno zdrowe. No cóż, nie jest zdrowe, ale tak naprawdę mogło nam tu w tym momencie uratować życie, więc... Jak gdyby na wyjaśnienia mam wrażenie, że przyjdzie dopiero czas. Opuszczamy to miejsce, chociaż co prawda Gertruda śpi, więc trzeba by, czy tam omdlała, czy cokolwiek. Więc trzeba by przetransportować. Czy ja jestem w stanie unieść Gertrudę? Jeśli nie, to jest nas tutaj czwórka, więc przynajmniej we dwóch damy radę. Musiałabyś, jakbyś chciała sama, to test siły musiałabyś zdać, czy dasz radę podnieść, czy nie. No to spróbuję. Rzucę. 50-50. No nie. Będę zdecydowanie potrzebowała pomocy. Nie, próbujesz ją podnieść, ale ty też jesteś wykończona po całym dniu bez snu, po całej nocy bez snu, po całym jeszcze wcześniejszym dniu też przygotowań do tej akcji, po całej tej adrenalinie, która was uderzyła w momencie śmiertelnego zagrożenia. No niestety, będę zdecydowanie potrzebowała w takim wypadku pomocy. Zresztą, kiedy próbujesz podnosić Gertrudę, ta otwiera oczy, i w pierwszej chwili widzisz w nich totalną dezorientację i jestem ten... w razie czego gotowa, żeby zareagować, jakby próbowała robić coś przeciwko nam, bo jednak mimo wszystko po tym, co pokazała, raczej spodziewam się, że może mimo wszystko próbować się wyrywać. Widzisz w nich totalną dezorientację, potem jej wzrok pada na ciebie i widzisz, jak zaczyna... Ściągam jej knebel. Kim pani jest? Co pani robi? Czemu jestem związana? Proszę mnie w tej chwili uwolnić. Wanda Szymańska, przecież zajmowałam się pani dziećmi. Mówi mi, Jan, Jaś, Staś, gdzie oni są? Widzisz, jak próbuje ona... W domu. Panią, który mamy dzisiaj dzień? Dzień? Widzisz, jak ona tak marszczy brwi, jakby się zastanawiała. Data. 1919? Ale Jaś, Staś, ja muszę... Proszę mnie wypuścić, co... Bo tak jej wzrok padł na... Który miesiąc? Gertrudo? Grudzień? Poza tym... Ja gdzieś tak nie opodal, ale w przeciwieństwie do Wandy nie wyraża... Ja chcę tylko przypomnieć, że nie mamy 19, tylko jest chyba 21. Tak, ale dlatego zapytałam o miesiąc, bo może pamiętać grudzień, może pamiętać styczeń, co nie? No tak grudzień, no tak... Zobaczyła zwłoki leżące tam dalej na placu, zwłoki zdekapitowanego... Pomocy! Pomocy! Zaczyna się wydzierać. Przykłada mi rękę do ust, no. Jestem miła, ale mnie już działa na nerwy. Przekucnęłam nad nią z takim grobowym, wręcz zastraszającym spokojem. Wiesz, kobieto, aż 14 miesięcy do nadrobienia, prawdopodobnie parę lat więzienia ci czeka. Widzisz, w ogóle strach w jej oczach, się tak na ciebie patrzy i w ogóle za nie mówiła, nie? Zwiążę. Może lepiej na razie za duży szok będzie dla niej, jeśli po prostu ją puścimy. Zwiążę. No ona jest związana. Ona dalej jest związana. Przewieziemy ją do księcia. I tam wszystko wytłumaczymy. Nie da radę wytłumaczyć tego wszystkiego. Ani jej, ani posterunkowi. Ale na pewno... Jak mu wytłumaczyć brak jego ulubionego służącego? To ale będzie. Na pewno będzie... Książę będzie paradoksalnie łatwiej wytłumaczyć jego ulubionego.
No cóż, na pewno będzie nam łatwiej wytłumaczyć jej, kiedy na przykład wyzwiemy jej męża. Tak. Więc myślę, że będziemy po prostu próbowali wezwać jej męża. Dworu księcia Hera nie ma. No, tak. Myślę, że książę wybaczy nam. Porywamy ją do dworu księcia Hieronima. Mhm. Okej, tylko co robicie z ciałem pana Młotka? Zostawiacie je tak, jak leży? Przede wszystkim mamy tu ciało pana Młotka, ciało wielkiej bestii. Nie, ciało bestii nie ma. Bestia zamieniła się w plamę czarną, nie? Ej, no i zabierzmy może te wszystkie cenne rzeczy, od których się zaczęło, żeby już nam nie umknęły wszystkie eksponaty, które tutaj były schowane. Nie no, ciała na razie zostawiamy. Weźmy te rzeczy i jakoś tam się przetransportujmy do księcia. Może dorożka czekać ciągle na nas. Oby. Dorożkarz opłacony, więc czekał. W sumie zostawimy pana Młotka bez głowy? Tu jest poniedziałek. Tutaj zaraz może wejść ekipa. Ale co, chcesz wynieść ciało? Dokąd? To niehigieniczne, to mało praktyczne. Myślę, że... Później się nad tym zastanówmy, ale nie jest... Możemy go podpalić. To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. Chyba nie macie wystarczająco podpałki, żeby go podpalić. Możemy spróbować przekupić pana stójkowego, żeby nie wpuszczał tutaj na razie nikogo. Myślę, że to będzie za trudne. No. To chyba będzie niemożliwe nawet. Że nie ma takiej władzy, żeby... Mhm. A tak dobrze mu szło pilnowanie. Bo on, był parobkiem. Szefa nie może zatrzymać przed wejściem. No dobra, może tak. Nie, znaczy cały czas uważam, że powinniśmy po prostu się stąd wynieść i zostawić już te zwłoki tak jak są, no bo to nie jest w naszej mocy, żeby tutaj coś z tym robić. No ale udać się do księcia Hieronima, tam się naradzić i też no już się skontaktować z posterunkowym i mu wiele rzeczy wyjaśnić w jakiś sposób. I myślę, że posterunkowy, jak go dobrze podejdziemy, no to nam jakieś alibi dobre może zapewni. Alibi, czy będzie w stanie jakoś tę sprawę tak ująć w oficjalnych księgach tego śledztwa, że... No nie jak wiem. To ująć? No nie wiem. No jak na razie nie mam jeszcze pomysłów, ale jak na razie myślę, że nie ma co debatować nad tym ciałem, ani tym bardziej, no mamy tutaj kobietę, która jest nieuruchomiona i to już jest problem, żeby ją przetransportować. Na pewno trzeba poinformować jej męża. Tak. Dobra, czyli stawiamy na to, że ciało tutaj zostaje, tak? No tak myślę. Dobra. Zabieracie cały czas będącą w szoku Gertrudę Macharzewską do tej dorożki, czy tam karocy księcia i ubożsi o jednego kompana wracacie do jego posiadłości. Będzie musieli jeszcze księciu jakiegoś wytłumaczyć. I co się w tej posiadłości dalej dzieje, tak, żeby nie przedłużać? Zadam pytanie za pytanie. Jak książę reaguje w momencie, kiedy podjeżdża jego dorożka bladym świtem? No cóż, na pewno laseczką sobie, wspomagając się, wyjdzie, no i tam zaciekawiony. Na pewno całą noc modlił się za nas, za powodzenie naszej. Mam nadzieję, że za pana Młotka się też będzie modlił. Albo drzemał pewnie, zmęczony ze względu na wiek. W każdym razie tam no, wyszedł, już tam przegląda. No i jak tam podło? Widzę, że niezbyt wyrafinowaną panią przyprowadziliście, nie wiem po co. Ja tak gdzie? Tak patrzę na Karolinę, Kornelię. Nie istnieje! Przestaczamy całą kampanię! A już tak dobrze mi szło, nazywam cię Kornelią. Chwila rozproszenia, chwila godzina późniejsza. Już jesteś... Nie wiem, jak ci to wychodzi. Pan Młotek bardzo się dobrze przysłużył naszej sprawie. Jednak zaraz tutaj pana zapoznamy ze szczegółami tej straszliwej nocy, kiedy pan Młotek tak do mości książę. Życie. Dobrze, że pana nie było, bo bałabym się o pana. No tak, tak. Dobrze mieć kompetentnych ludzi na swoje miejsce. No to tak, nie ma co mi trężyć. Jedno tylko proszę mości księcia.
aby jeszcze posłać po pana Macharzewskiego. On się też przyda. A zanim go tu sprowadzimy, pewnie godzina do dwóch minie. No to pewnie gościu z dorożce, jedź po niego, ewentualnie jakiegoś tam kamerdynera, czy tam innego Jana, który może już mniej obity jest. I... Kaczynka przerywającą tą scenę. Podjeżdża dorożka pod dom państwa Macharzewskich. Pan Macharzewski skonfundowany krąży po domu, nie wie dlaczego jego żona nie wróciła na noc do domu i widzi, że jakaś dorożka to wyszedł. I ten dorożkarz też wyszedł. Panie, wsiadaj pan. Kim pan jest? Panie, wsiadaj pan, ale że już. No. I właśnie tak było, tak? Przynajmniej tak opowiadali te pijaczki spod jakiegoś lokalnego sklepu spożywczego, który był z rana otwarty, gdzie można było piwko sobie kupić. Tak. Że tak właśnie było, że widzieli, że przyjechała dorożka i pan Macharzewski wybiegł. I potem odjechała razem z panem Macharzewskim. No to więc... co, my chyba księciu przede wszystkim będziemy w miarę relacjonować to, co się wszystko wydarzyło. Tak. O. Będzie musiał jakoś przełknąć stratę swojego oddanego pracownika, no bo nie będziemy przed nim nic ukrywać. No, jakby nie patrzeć książę. Od początku, tak, jak gdyby był z nami. Tak. O, no to myślę, że tak w miarę opowiadania to książę pośle sobie, żeby służba przyniosła mu jakąś karafkę, nawet może nie mocniejszej nalewki jakiejś i tak do takiego pucharka pewnie tak pije na wieści może o stracie pracownika, to tak naleje sobie całe, wypije tak jednym haustem. Tak. I może w takim razie też książę może wysłać jakichś zaufanych ludzi właśnie, żeby zabezpieczyli to ciało na tym forcie. To wiesz, już nie zdążył przed otwarciem. Nie? W sensie, że nie zdążył przed rozpoczęciem dnia pracy. No dobrze, no to tam ktoś znajdzie to ciało, zgłoszą to na policję, policja i tak się zgłosi do nas, jakoś to będzie. Policja na pewno się zgłosi do nas. Ja już porozmawiam z nimi. Wszystkich tak. Tutaj mamy za świadków i pan dorożkarz i... Radio już w latach 20. istniało, nie? Oczywiście, tak. Tak, będzie. Więc myślę, że od razu z rana w rozgłośni radiowej, lokalnej były sensacyjne wieści. Tam speaker zaczyna, jeśli książę odpali poranne wiadomości radiowe, no to od razu z samego rana już speaker się tam ekscytuje, że sensacyjna wiadomość w forcie Benedykt remontowanym na potrzeby, że tak powiem, zapewnienia lokali mieszkalnych dla mieszkańców Krakowa. Znaleziono zmasakrowane zwłoki mężczyzny, którego na razie nie daje się zidentyfikować z powodu braku głowy. Właśnie radio dopiero w 25 roku zaczęło nadawać. Tak? No to... No cóż, to przyspieszyliśmy. Tak, w gazecie to przeczytamy tam po południu, czy coś. Tak, w porannej gazecie już tam ten gryzi piórki się dwoją i troją, żeby zdążyć na popołudniowe wydanie, tak? No, dokładnie. No, natomiast ciało to jedno, ale nawet posterunkowemu nie damy rady go poinformować o istnieniu wielkiego stworzenia. Jeżeli oględziny zwłok go nie przekonają, no to faktycznie nie wiem, co może go przekonać. Ale weź pod uwagę, Adelaido, że pan posterunkowy, widząc naocznie to stworzenie, to coś, uznał to za kilka osób, które się włamało przez okno. No to może dojdzie do rozsądku, jak zobaczy. Myślę, że tak, kiedy po prostu zobaczy. Z urwaną głową. No, będziemy się mierzyć z jego konkluzjami i wtedy się tym będziemy martwić, a nie z tym. Może grupa kobiet i starszy pan, tak bez urazy, nie były w stanie oderwać kłami, wyrwać. No raczej nie byliśmy w stanie. I tak wiesz, ewentualnie pusty ten kieliszek, to tak tą karafkę i tak zgwinta. No dobrze. Tymczasem czy pani Gertruda trochę do siebie dochodzi? W jakim jest stanie? Czy można z nią trochę bardziej porozmawiać? No, ona cały czas była przytomna, natomiast... Ale no, jak reaguje w ogóle na męża? Bo pewnie on męża może jeszcze nie ma. Bardziej jestem ciekawa, jak reaguje w ogóle na nasze opowieści, bo skoro jest przytomna, to pewnie gdzieś nieopodal istnieje.
i słucha tego, co mówimy księciowi. Księciu. Tak. Wiesz co? Ona głównie milczy. Głównie milczy. W momencie, kiedy zostaje przedstawiona księciu Hieronimowi, no to wtedy dopiero zabiera głos, marszczy brwi, spoglądając na księcia i mówi: mości książę Radziwile, i ja żądam i oczekuję, że zachowa się książę zgodnie z piastowanym przez siebie stanowiskiem i pozwoli mi wrócić do domu, do męża. Ja nie wiem, o co tym ludziom chodzi. Tutaj nie wiem, w ogóle zostałem uprowadzona, porwana, oni mnie przetrzymywali. To jest takie, wiesz, w środku zdania takie zamilcz niewiasto. Ja już cierpliwość do pani straciłem i hańbę na swoim honorze przyjąłem z wielkim bólem, więc proszę na mój honor się nie powoływać, aczkolwiek mój honor nie pozwoli mi nieprzyjemności i nietaktowności sprawiać, dlatego pani mąż zaraz tu będzie. Proszę się uspokoić i cierpliwie na niego czekać. Wszystko się powinno za chwilę wyjaśnić. Ja tylko potrzebuję w sumie jedną dopytać poza grą, żuraw. Czy ty faktycznie chciałeś, żeby ona miała amnezję 13 miesięcy też, czy na przykład, żeby nie pamiętała tylko stycznia, bo nie wiem, czy znowu nie powaliłeś dat. Ona nie, wychodzi na to, że ona nie jest sobą od czasów, od dwóch lat, czyli od wyprawy. Od powrotu. Tak, dlatego dopytuję, czy przypadkiem żuraw się nie kopnął w tym, co powiedział, bo mieliśmy problemy na początku ze zdeterminowaniem daty. No to ci powiem, że you'll never know, że tak powiem. Na razie to już dobrze, no i elegancko. Tak mówić. No dobra, czyli 13 miesięcy ona nie pamięta. Tak jest. No to co? No to wiesz, ja tam ewentualnie z gniewnym spojrzeniem, że straciłem pana Motka przez tą głupią babę i nie dość, że nade wszystko obraziła mój honor i w ogóle obraziła Rzeczypospolitą. Na pewno niecierpliwie czekamy na męża. A. Jakiś czas później zjawia się karoca księcia, która dostarcza bardzo też zszokowanego i zdeprymowanego Kazimierza Macharzewskiego, który w momencie, kiedy zostaje przeprowadzony przed wasze oblicze, no wygląda na mężczyznę roztrzęsionego i gdy widzi tylko Gertrudę, małżonko moja, martwiłem się o ciebie. Ona, gdy zobaczyła Kazimierza, widzicie, jak wyraz lekkiego rozpogodzenia pojawia się na jej twarzy. Kaziu, ci ludzie mnie przetrzymują i opowiadają straszne rzeczy. Przetrzymujemy panią dla pani własnego dobra. Czy z Jasiem i ze Stasiem wszystko dobrze? No tak, kochana. O, czekają w domu. Pytali się o ciebie. I Kazimierz, że tak powiem, podchodzi do Gertrudy i nieporadnie trochę, ale bierze ją w ramiona i ona tam się wtula w niego, tak jakby cały ten okres nie pamiętała tego, że jej mąż, no nie... Zapracowywał się. Tak, że on też nie... Ona nie wie o tym, że jej ojciec nie żyje. No. Co więcej, ja obstawiam, że to ona przyczyniła się do jego śmierci. No. Po prostu on ją tam obejmuje i widzicie z jednej strony wyraz troski na jego twarzy, trochę zmieszania, spogląda się po was i widzicie, że nie jest... Myślę, że my go na... Nie czuje się komfortowo w tej sytuacji, kiedy no w jakiś sposób musi okazywać bliskość swojej żonie, a wiecie jak jest, nie? Aha. Myślę, że po prostu zgarniemy go na chwilę na boczek i wytłumaczymy mu, że jego żona tak naprawdę ma lukę w pamięci, dwuletnią lukę w pamięci. Ja nie myślę, że my go będziemy zgarniać na boczek, bo jesteśmy my, jest Gertruda i jest Kazimierz. Ja tam naleję pewnie do jakiegoś kieliszka, czy nawet pewnie szklanki, dam mu, bo na pewno będzie chciał to przepić. I... synu. Może tylko tam z tymi wszystkimi podejrzeniami dotyczące... Można pobrać. Zbrodni Gertrudy, no może też tak, może nie przy niej, w sensie no opowiedzieć jak najwięcej, ale no już bez tych podejrzeń bardziej drastycznych.
Na pewno nie będziemy jej mówić o tych bardziej drastycznych podejrzeniach, tylko no, pewnie zasugerujemy panu Machalewskiego, że to jego żona była jak gdyby nie panowała nad sobą, ale była tak naprawdę prowodyrem ostatnich wydarzeń. Mhm. I że dziennik... Myślę, że trzeba tą rozmowę zacząć od stwierdzenia, panie Kazimierzu, że pana żona zatrzymała się gdzieś w okresie kilku miesięcy w waszym ślubie. Widzisz totalny brak zrozumienia w jego oczach. O czym pani mówi w ogóle? Pani Gertrudo, którą datę pani pamięta jako ostatnią? Raz jeszcze. Grudzień 1919? On tak się... Kazimierz się tak popatrzył na swoją żonę. Gertrudo, mamy 1921 rok. Styczeń. Widzisz, jakie oczy tak się rozszerzają. Ale jak to, Kazimierzu? To niemożliwe. Będzie musiał pan sporo wyjaśnić żonie. Opowiedzieć. To nie będzie łatwe. Mhm. Ale co byście zrobili mojej żonie? Dlaczego ona nie pamięta ostatnich kilkunastu miesięcy? Bo nie... Nie my, panie Kazimierzu. A kto? Ona nie była sobą do końca. Amczu, amczu. Jakoś tam. Ciężko mi determinować aspekty istot, w które wierzył pan Jastrzębski, panie Kazimierzu. Kazimierzu, natomiast... ale o czym oni, dlaczego oni mówią o tacie? Co mój ojciec ma z tym wspólnego? Natomiast ewidentnie był czynnik wpływający na umysł i pamięć pani Gertrudy, który też między innymi spowodował to, że mamy dowody na to, iż pani Gertruda stoi za skradzieniem przedmiotów z wystawy i jest problem. Ona tak, o czym oni mówią, kochanie? Jaką kradzieżą? Widzicie, jak Kazimierz przytłoczony tymi informacjami, które na niego spadają, dziwnym zachowaniem jego żony i tym, co do niego mówicie, no widzicie, jak zaczyna koleś ewidentnie się trząść i rozglądać się na boki. Co też państwo mówią? O co tu wszystko? Ja nie rozumiem, o co tu w tym wszystkim chodzi? No cóż, czekają państwa ciężkie chwile i zalecałabym pomoc specjalisty w tej kwestii. Na pewno będzie musiała pani przepracować pani... pewne rzeczy. Obawiam się, że będzie to też konieczne powiadomienie funkcjonariuszy policji, którzy badają tą moja sprawę. Żona jest chora? Nie jest chora. Chora jest ta sytuacja tylko. Ale to już będziemy... Myślę, że... Chodzi mi bardziej o traumę niż chorobę. Myślę, że ja tam w międzyczasie też posłałem po tego Patafiana, żeby przyjechał, no, bo... Kiedy nawet nie musiałeś posyłać, bo właściwie kiedy miałeś posłać, bo jak to mówisz, tego Patafiana... To akurat drzwi się otwierają. Jeden z twoich służących przychodzi cię poinformować, że niejaki Jarosław Waksmuński, starszy posterunkowy z lokalnego posterunku policji, bardzo domaga się pilnej rozmowy z księciem Radziwiłem. No to ja też tam mówię, że też go wzywam na dywanik. Pewnie więc... on przyszedł do mnie, to ja go wyzwałem. wysłałem, on podświadomie o tym wiedział. Dokładnie. Ja wiedziałam, że ja tak byłem pierwszy. Zawsze będę wygrywał bardziej niż on. Może to pan przyszedł, a ja pierwszy o tym pomyślałem. Dokładnie. Więc niedługo później przed całą waszą gromadką zjawia się starszy posterunkowy Jarosław Waksmuński, który wchodzi do pomieszczenia, skłania się służbowo, przyjmuje formalną postawę, szura tam butami. Mamy z panem do porozmawiania. Bardzo interesujące towarzystwo, Gertrudo. Panie Macharzewski. Zanim pan zacznie, panie, proszę książę, miłościwy książę Hieronimie, może wyjaśni książę, co na terenie fortu Benedykt robi bezgłowy trup. Trochę... Leży, panie posterunkowy. Leży. Zamiast słów może wyciągniemy te wszystkie skradzione eksponaty. Proszę pana, to był bliski pracownik tu obecnego księcia. Może trochę szacunku dla zmarłego. O,
No co, co ciekawe, w takim razie widzę, doskonale państwo wiedzą, o co chodzi. Wyciągnę notesik. W takim razie zamieniam się w słuch. Ja tak widzę, jak tutaj widzę taką służbę. Może herbaty? Bo wydaje mi się, że to będzie długa rozmowa. Zacznijmy od tego, że rozwiązaliśmy zagadkę, którą wszyscy badaliśmy. I odzyskaliśmy eksponaty, które przez ostatni tydzień zarówno pan, jak i my, jak pan dobrze wie z naszej wczorajszej rozmowy, wszyscy szukaliśmy intensywnie. I nam udało się to je odnaleźć. Niestety zostało to okupione życiem jednego człowieka. Ktoś musiał stracić dla tej zagadki głowę, tak? Żeby się odnalazła. Naprawdę trochę szacunku dla bohatera, który bronił. To naprawdę nie jest najlepszy moment na tego typu dowcipy i żartowanie. Mówimy tu o śmierci wspaniałego człowieka. Chcę ją jak najszybciej zamknąć, a nie bawić się jeszcze dodatkowo formalności. Moi drodzy, nie moralizujmy. Bardzo przykro mi z powodu śmierci mojego wspaniałego współpracownika i mojego pracownika, ale trudno. Zginął w obronie honoru Rzeczpospolitej i na pewno chciał taką śmiercią zginąć. Dlatego nie żałujmy go teraz, tylko cieszmy się jego szczęściem. I tak. I po 5 sekundach ciszy. No więc mój sługa, jak i tutaj zgromadzone panie, no to będą wszystkie panie, były w forcie Benedykt. Tak. Mamy też dodatkowych świadków, którzy będą w stanie zeznawać w tej sprawie. Mówi pani o pilnującym tego miejsca stróżu, tak? Który twierdził, że nic nie wie, nic nie słyszał i nic nie widział. Bardziej chodziło mi o pewnym człowieku, który zdał sobie sprawę, że będziemy tam tej nocy, w momencie, jak on się nazywał. Moment, czy Jan jest z nami? Chyba tak. No właśnie nie wiem, czy on jest z nami, czy go nie ma. Czy pojechał do domu? A, pan z ezoteryczny? Tak, właśnie szukam jego nazwiska. A jak woleliście? Podchorski. Nie no, ja mi się wydaje, że on raczej z nami po tych wszystkich... Pojechał. W emocjach to raczej przyjechał tutaj. Bo jak zwłoki tam były, to raczej. To lepiej samemu się nie zyskać. Chociaż mógł w sumie stwierdzić, że widział za dużo i on potrzebuje odpocząć i nie chce nas znać generalnie. Mógł no to tak stwierdzić, więc to jest pytanie do mistrza gry. Więc myślę, że myślę, że po tym wszystkim chyba po prostu był w takim szoku, że udał się do siebie. Okay. To jak on miał nazwisko? Otworski. Także mówię tu o właśnie panie Otworskim, który zdał sobie sprawę z wydarzeń, które miały miejsce. Pan Podchorski. Wiesz, że ta sprawa robi się coraz bardziej ciekawa i zatacza coraz szersze kręgi. No słucham dalej. Drogie panie, jak to było? Rzeczy znaleźliśmy wczoraj. W sensie, nie, już będzie przedwczoraj. Czyli rozumiem, znaleźliście też sprawcę tego całego zamieszania. Znaleźliśmy w forcie Benedykt. Ukryte przedmioty z kradzieży. Tak. Prawie wszystkie. Wiesz, o sprawcy takie. Wszystkie, faktycznie nie ma pierścienia. No i pan już faktycznie widział panią Makarzewską w symfonii. Tylko za odpowiednią prośbą obiecał nie rozgłaszać tego sprawą dalsze, póki się to wszystko nie rozwiąże. Nie chcieliśmy jednak, żeby interwencji było. W sumie patrzę na ręce pani Macharzewskiej. Nie ma ona na przykład tego pierścienia gdzieś po prostu założonego na palce? Nie ma. Okej. Okay. No, faktycznie weszliśmy, zabraliśmy dziennik pana Jastrzębskiego, żeby wiedzieć, co według dziennika powinno być wykonane, zaczynając właśnie na kwestie esoteryczne i na tym skupiliśmy się, dlatego nie informowaliśmy jeszcze pana o stanowieniu sprawcy. Zakładaliśmy, że sprawca po prostu powróci na to miejsce i po prostu czekaliśmy, aż on wróci. I tak się stało. Co prawda... No właśnie, i dlatego zginął człowiek, ponieważ postanowiliście nie informować odpowiednich służb i postanowiliście państwo zataić pewne informacje. Teoretycznie, gdybym... Czysto technicznie, bardzo... panie posterunkowy, gdyby nie on tam był, to... A pan? Ginąłby pan. Tak wiesz, tak pije. Mało brakło do tego.
Panie posterunkowy, a czy ma pan przeszkolenie w walce z diabłami i innymi stworzeniami natury nieczystej? Bo mi się wydaje, że policja nie ma odpowiednich jednostek do wykonywania takich operacji, nad czym ubolewam. Gdzie są egzorcyści? Gdzie są, nie wiem, kapelani Wojska Polskiego? Gdzie oni są? Tak już lekko zaczynając zamaszyście się prowadzić. Nie, chyba księciu już wystarczy. Wacmuński tak marszczy brwi, patrzy się na ciebie, patrzy się na całą resztę, pytającym wzrokiem, rusza wąsem na lewo i na prawo i tak, pan, mości książę, pan tak poważnie? Pan się dobrze czuje? Mówił pan, że nie jest pan przesądny, więc nie wiemy w jaki inny sposób, jak panu wytłumaczyć to, co się wydarzyło. Pan, chcecie mi powiedzieć, że to wszystko to sprawka jakichś diabłów i nadprzyrodzonych mocy? Czyliście wszyscy się szaleją najedli? Nie, ale było coś, co sprawiło, że pani Macharzyska nie wiedziała, co robi. Aha, i coś, co sprawiło, że mamy trupa bez głowy, tak? Okazji. Tak naprawdę mogło tam być znacznie więcej osób polec. I to miałoby mnie pocieszyć, tak? Nie, w żaden sposób to nie jest pocieszające. Strata kogokolwiek jest stratą. Jednak ciężko to wytłumaczyć, a i sama no, w tym momencie oskarżona nie będzie w stanie wytłumaczyć tego, co robiła, gdyż nie jest w ogóle świadoma, co się działo przez ostatnie 2 lata. Prawie 2 lata. Nie, ponad rok. Bo to było od grudnia, teraz jest styczeń. Więc kilka ostatnich miesięcy jest dla niej zupełną zagadką. I mam rozumieć, że tu wskazał na Gertrudę. Chcecie złożyć państwo zeznanie, że kradzieży dokonała pani Gertruda Macharzewska, tak? No, tak. Zeznanie, dowody przedstawić wszelakie i w ogóle wszystko, co możliwe. Ale proszę uwzględnić to, że ona nie była w ogóle świadoma tego, co robi. Wybaczy ona pani, ale... Ona potrzebuje leczenia. O takich rzeczach może decydować jedynie wykwalifikowany lekarz, a nie ani ja, ani pani, ani tutaj nikt z tutaj zgromadzonych. Muszę ją poddać pod opinię lekarską. Myślę, że każda osoba, która jest skazywana, powinna taką opinię najpierw przejść. Natomiast na pewno nie wpiszę do raportu o śmierci, tajemniczej śmierci osoby na forcie Benedykt, że został zabity przez diabła. No wybaczą państwo, ale to są jakieś... Myśli pan, że... Proszę wpisać, panie posterunkowy, że szanowna pani Macharzewska miała 3 pomagierów, którym udało się zbiec z miejsca wypadku, jak zobaczyli, że jedna z kobiet ma broń palną. A rzuć mi na perswazję z kością bonusową. Ja tej karty dalej nie umiem. Gdzie jest perswazja? Tyle sesji. Perswazje społeczne. To jest 2 rubryka od dołu, patrz. Dobra. Z bonusową, tak? Mhm. Tak. Weszło. Jest. Elegancka. O, i to jest przynajmniej jedna rozsądnie myśląca osoba. No dobrze. I ktoś tak fatalnie musiał zranić tego człowieka, że jego czaszka eksplodowała. To się ponoć medycznie zdarza. Ale jak? To wybaczy pan, bo już tutaj to moja wiedza. Policja ma koronerów, a nie my. Myślę, że to będą jakieś porachunki o zorganizowanych grup przestępczych lub coś takiego. Jak gdyby już zostaliśmy wcześniej napadnięci, ci mężczyźni głosili wywrotowe hasła, chcieli zaatakować tu obecnego księcia. Tak, o, wypraszam sobie. Obecnego księcia, jakby nie patrzeć. Wypraszam sobie, nie porachunki mafijne, a atak na niepodległą Rzeczpospolitą Polską, naszą miłościwie będącą. Proszę zaznaczyć, że bolszewicka napaść, masa i ledwo odparta przed rokiem przez nasze wspaniałe państwo przepłynęła przez nasze tamy i zapory i zatruwa nasze rzeki i miłościwie płynące źródła polskości, więc proszę to wyplenić, zabić, zdelegalizować cokolwiek. Nie może nam trucizna toczyć kraju. Myślę, że to mogli być bolszewicy, tylko oni mogą być tak okrutni. To jest dobry trop, panie posterunkowy.
Widzicie, jak starszy posterunkowy Waksmuncki. Ja się załamuję. Tak. Ja już wolę wielkiego węża. Stara się zachować powagę, ale na wzmiance o bolszewikach, no to usilnie widzicie, że stara się nie strzelić jakiejś dziwnej, głupiej miny. Tak, bolszewicy. No dobra, może przeskoczymy bardziej gdzieś tam w przód, żeby nie przeciągać tej sesji w nieskończoność. Jak myślicie, jaki będzie epilog tej historii na domknięcie? Znaczy, ja na pewno jeszcze gdzieś w międzyczasie będę chciała pojechać do doktora. Bo on tak naprawdę był z nami od początku w tej sytuacji i mimo wszystko nie wiem jak reszta drużyny, ale na przykład moja postać zdążyła się trochę z nim zżyć. I chciałabym po prostu pójść do niego i poinformować go, że tak naprawdę, bo on cały czas obwinia się o to, że nie pomógł profesorowi Jastrzębskiemu. Wiem, że nie wierzy w te rzeczy, ale na pewno chciałabym tam pojechać, żeby przekazać mu, że to tak naprawdę nie była jego wina. To nie było samobójstwo. Pan Jastrzębski nie miał powodu, by popełnić samobójstwo. To nie jest jego zaniechanie. Wiecie, no w sumie mówisz o tym, o doktorze, tak? Tak, Klugerze. No, też jestem za tym. Może nie wtłaczać go we wszystkie szczegóły, bo chyba nie dźwignie tego, ale przynajmniej powiedzieć, że tak, że no, córka sprawiła, że on popełnił samobójstwo. To znaczy, na pewno chcę mu, bo on strasznie bardzo mocno się o to obwiniał, dlatego na pewno ja jak gdyby, nawet jeśli uważacie, że nie wiem, to ja i tak to zrobię. Dobra. Znaczy, ale tak, może niekoniecznie mu tam za bardzo o córce, póki się tam... Nie, po prostu, że to nie było samobójstwo. Na razie nie będę używała ten, ale że to nie było samobójstwo, że to nie jest tak, że on go zawiódł. Dobra. Było samobójstwo wspomagane. Ale jak myślicie, jak się dalej potoczy, że tak powiem, zamknięcie historii z Gertrudą, Kazimierzem i sprawą z kradzieży tych rzeczy z Pał? Czy chcecie, żeby to wyciekło do, że tak powiem, do prasy i zostało ujawnione, że to Gertruda ukradła te rzeczy? Czy... Nie, bo tak naprawdę nie mamy też jakichś mocnych dowodów przeciwko niej tak naprawdę i myślę, że to śledztwo będzie bardzo trudne i nie wiem, czy nawet w jakikolwiek sposób rozstrzygające. Bo ja myślę, że tak faktycznie rzeczy te zaginione zostałyby zwrócone do Pał niby anonimowo, teoretycznie, że policja udało jej się odnaleźć, ale nie udało się odnaleźć sprawcy kradzieży. Waksmuncki dostanie tam jakąś, powiedzmy, nagrodę za zamknięcie tego śledztwa. Sprawa śmierci pana Młotka zostanie przerzucona na bolszewików. Tak, na bolszewików, chociaż... Kolumna, która cały czas gdzieś tu. Agenci wywiadu, straszna rzecz. Tuż pod naszymi, jak gdyby w jednym z bardziej polskich miast ciągle mają zapuszczone swe korzenie. Cud nad Wisłą, mimo że odparł tą falę bolszewizmu, to jednak coś przeciekło. Na pewno. Tak. A co się stało z Gertrudą i z Kazimierzem, jak myślicie? Ja mam ochotę, że odbiła jej palma i żeby po prostu ześwirowała przez to wszystko. Palmera jest generalnie za tym, żeby mimo wszystko Gertruda odpowiedziała na swoje czyny, więc ja bym proponowała, żeby wszystko trafiła do więzienia. Ewentualnie, Szczególnie, że no, na pewno wiemy, że... Znaczy na pewno. Za śmierć matki była odpowiedzialna, więc nigdy za to chyba nie poniosła kary. No tak, no bo uznano to za... Tak, bez względu na to, czy jak bardzo uda się udowodnić jej obecne czyny z ostatniego roku, kiedy była w posiad, kiedy jej ciało było manipulowane przez jakieś obce siły, no to jakby ma na tyle za uszami, że jakąś tam karę chyba powinna ponieść. No zobaczymy, jak to Kazimierz w takim razie i mimo wszystko zniesie i rodzina. Znaczy, mimo wszystko raczej nie będziemy jej o tym mówić, ale no, mamy prawo przypuszczać, że ona jest odpowiedzialna za śmierć własnego ojca. No, i myślę, ma też na sumieniu pana Młotka. Więc mimo wszystko, nawet jeśli nie była świadoma tego, co robi, no to 3 osoby straciło życie.
No i mam nadzieję, że może Kazimierz jako uczestnik tej wyprawy, no może, że w jakiś sposób on da się przekonać w sensie tej całej historii, jak to naszym zdaniem mogło było przebiec, w sensie w jaki sposób tutaj Gertruda była opętana przez tego ducha. Może on w to uwierzy, no bo jednak... Najbardziej szkoda mi jego synów, bo on musi... Albo on się nimi zajmie, albo będą się wychowywać tak naprawdę bez rodziców. No, myślę, że się zajmie. Myślę, że ojciec się zajmie, tak? Bo w sumie nie ma podstawy, żeby Kazimierza wtłaczać do aresztu. Nie. Broń Boże. Myślę, że on tutaj też ma... Jak do tej pory się okazał na tyle jednak człowiekiem, który z rodzinnym instynktem, że przynajmniej tutaj się zajmie. Ja cały czas się jednak tam zastanawiam też nad tym Larkinem i nad tymi ludźmi, którzy nas śledzili i pobili, że właśnie, czy wyszło nie, czy wyszło w ogóle, czy oni złapali tych ludzi? Oni mieli przeszukiwać te SOR i tak dalej. Szpitale. Gertruda na pewno trafi do szpitala, nie? Na obserwację. Ale nie, chodzi o to, że już wcześniej złożyliśmy zawiadomienie o napaści na nas. I było powiedziane, że oni będą sprawdzać między innymi szpitale. Tak, ten z postrzałową raną. Natomiast, o to ci wam chodziło, więc nie ten. Jeżeli gdzieś się ów bandyta łatał, to na pewno nie trafił do szpitala, nie? Więc być ale może... nie znaleźli ich w takim wypadku, tak? Nie znaleźli ich, nie? Sprawców tamtego napadu. Sprawców tamtego napadu nie znaleziono. Gertruda Macharzewska trafiła na oddział zamknięty pod obserwację psychiatryczną. Kazimierz musiał w jakiś sposób nieco spuścić z tonu, jeżeli chodzi o przesiadywanie na uczelni, żeby zająć się opieką nad synami, z nim znaleźć dla nich jakąś też niańkę i tak dalej, przeorganizować nieco swoje życie. A jak się zmieniło... Kluger? No, Kluger na pewno był wdzięczny Wandzie za informację, że jednak to, że iż skrywał przed światem fakt o samobójstwie, domniemanym samobójstwie pana Jastrzębskiego, że tak naprawdę to niesłusznie na nim ciążyło, nie? Że tak naprawdę to tak nie było, więc z jednej strony się przejął losem Gertrudy i Kazimierza, bo były to jednak w jakiś sposób bliskie mu osoby z racji więzi rodzinnych z jego przyjacielem, panem Jastrzębskim, ale z drugiej strony też w jakiś sposób mu ulżyło, więc na pewno zdjął mu jakiś tam ciężar z ramion. Natomiast myślę, domkniemy już całą tą historię waszą. Jak myślicie, jak ta cała historia wpłynęła na dalsze losy, przynajmniej te takie wczesne po całej tej przygodzie, nie? Jak odmieniło wasze życie? Zderzenie z tym, z rzeczami pochodzącymi nie z tego świata w jakiś sposób. Znaczy, ja na pewno zacznę się bać mgły. Ale tak, jak się inaczej to na mnie wpłynęło. Oprócz nabawienia, ty masz jeszcze nabawiłaś się fobii na wilgoć i mgłę, więc tak. Więc... Wiecie co, w sumie Kornelia chyba nie będzie czuć się bezpiecznie dalej w Krakowie, mając na uwadze, że jednak pewnie zaszła za skórę trzem rosłym typom, którzy raczej ją zapamiętają i że policja niewiele sobie tutaj radzi, to widać. Więc może nawet ona zmieni miejsce mieszkania, zbierze swojego syna i będzie próbować wrócić do normalności. No po takich wydarzeniach właśnie najlepszą terapią chyba jest powrót do normalności. Wiem, że na pewno książę będzie chodził na pewno z większą grupą ochroniarzy teraz, bo czuję, że powoli... Plebs staje się bezczelny, więc argument pochodzenia nie za bardzo już dociera do nich, więc niestety trzeba użyć argumentu. A właśnie, bo siły. Chyba w tym samym roku, tylko kilka miesięcy później następuje zniesienie stanu szlacheckiego. Jak to książę Hieronim przyjmuje? Myślę, że on tego nie przyjmuje, tylko on dalej jest księciem. I ma w dupie to wszystko inne. I myślę, że w mentalności ludzkiej to dalej pozostaje jeszcze przez wiele lat, że książę to książę, a to, że prawnie to nic nie daje, no to już inna sprawa.
I pewnie u niego tak to będzie. I zależy, które... Ci ludzie, którzy będą chcieli mieć to w dupie, to będą to mieli w dupie i na pewno będzie wielce oburzony no, napaścią na Rzeczypospolitą i ich obywateli. A myślę, że jakoś będzie no, próbował w miarę normalne życie wieść, ale może się bardziej zainteresuje tym tematem, bardziej na zasadzie opracowania jakiegoś kościoła na temat jakichś złych duchów, opętań i tak dalej, tego typu sprawach, żeby mieć większą wiedzę, nie wiem, może jakiegoś egzorcystę sobie zaznajomi tym, czy nie wiem, zrekrutuje jakiegoś nadwornego, nie wiem, ochrońcę duchowego, coś takiego, może kapelana jakiegoś takiego sobie, jak jeszcze nie miał, to ściągnie. Będzie mieć przyjaciela w służbie, albo nawet służącego duchownego. Tak jest, dokładnie. Ja jeszcze dopowiem jeszcze dla dopełnienia tego obrazu, że księżna Potocka niedługo po tych wydarzeniach wszystkich wyniosła się z Krakowa. Wieśnie się, że takie plotki w kuluarach, że jest jednym ze swoich młodszych o sporo lat kochasiów gdzieś tam do Lwowa, żeby gdzieś tam w tamtych, można powiedzieć, w tamtym świecie, w tamtej bohemie się obracać. Zniknęła z kadru niedługo później razem ze swoim niebotycznym majątkiem, tak. Jeśli chodzi o Wandę, to ona dalej ma poczucie, że ona jest nikim. Ona tak naprawdę nie była ważna w tej sprawie. Jeśli ludzie się skupią, to skupią się na tym, że w tym brała udział osoby z wyższego stanu, że w tym udział książę albo pani Adelaida, więc poza tym, że będzie unikała wieczornych pór, tak naprawdę prawdopodobnie po prostu wróci do pracy w bibliotece, bo jakie ma inne perspektywy? No ale pracując w bibliotece i kiedy ten, widzisz, spotykasz się, nie wiem, wydajesz osobom książki, które w jakiś sposób wiążą się, nie wiem, z ezoteryką, z okultyzmem, z jakimiś rzeczami z tych jakby po prostu robię swoją listę osób, z których trzeba uważać. Z tymi osobami nie mamy do czynienia. To trzymasz się z daleka, tak? Jak gdyby zwracam uwagę trochę bardziej na pewne sprawy, ale ja jestem tylko bibliotekarką. Ludzie i tak jak gdyby nigdy nie proszą o zdanie. Oni po prostu przychodzą z konkretnym zleceniem. Ja dalej siedzę jak gdyby i obserwuję ze swojego stanowiska, ale co zostaje, to zostaje tak naprawdę w mojej głowie. Ja po prostu jestem NPC-em. No dobrze, więc myślę, że ponieważ już jest dosyć późno... A jeszcze pani Adelaida. Co robiła pani Adelaida? No ja już myślę, że tutaj no, to była jedna z tych spraw lanskorońskich, które miałam załatwić, czyli właśnie tutaj dopilnować tego, żeby Paul sobie radził z ochroną swoich eksponatów, jako że chcemy tam powierzyć swoje. Więc może już w tej chwili w Krakowie też może opuszczę, może do Wiednia wrócę, do rodziny, ale jako że mam wykształcenie archeologiczne, to może dzięki tej przygodzie zainteresuję się bardziej archeologią południowej Ameryki i tutaj zacznę w tym kierunku trochę się bardziej interesować. Hobbystycznie. Mało ci rytuałów, mało ci anczu. I jej się spodobało. Tak, jak dała sierpowego tej Gertrudzie, to poczuła, że żyje w końcu. Tak. Weźmy pod uwagę, że to jest małolata, która nabuzowana adrenaliną. Małolata 25? Małolata. Małolata. A jak przyjęła zdjęcie stanu szlacheckiego w Polsce Adelaida? Ja wyjechała do Wiednia. Obeszło ją to jakoś, czy nie specjalnie? No jest za granicą, więc sama to ją obchodzić. I ma hajs, to pewnie nie. Nie, myślę, że nie. Właśnie póki jest hajs, to wszystko się zgadza. To tytuł nieistotny, tak? Zresztą no nie dobrze. Znika tak sobie po prostu. No dobrze, więc myślę, że w tym miejscu już zakończymy krakowską enigmę, która kończy się w taki, a nie inny sposób po tych 7 sesjach. Na sam koniec, jak oceniacie? Podobało się, nie podobało? No, było zacnie. Szczerze, mam trochę niedosyt. W sensie mam wrażenie, że dość szybko wpadliśmy tak naprawdę na to, kto to jest. No, szybko.
No bo no, o to chodziło, w sensie to na dwie sesje max. No, to miało być na dwie sesje. Tak. To miało być szybkie, takie w miarę, niby zagadka, ale tak w miarę szybko, żeby wpaść chyba. A że my chcieliśmy przewrócić każdy kamień, jaki był w tej rzece, to przewróciliśmy. Ale też mieliśmy kilka serii naprawdę kiepskich rzutów. Tak, to prawda. I nie zauważaliśmy jakieś rzeczy. Myślę, że gdyby nie to, to mogłoby parę rzeczy nam może z tą Gertrudą szybciej pójść. Bardziej oczywistych podpowiedzi nie musielibyśmy się domyślać nawet. I też byśmy lepiej wpłynęli na pewne osoby, bo... Więc tak, wiem. A jak przewidywaliście więcej śmierci na koniec, czy...? No już nie, dzisiaj tak. Dzisiaj myślałam, że będzie jeszcze bardziej krwawo niż było. Szczególnie jak ostatnio na mnie, jak gdyby po pierwszej walce, w momencie kiedy ona była tragiczna z naszej strony. Jakby nie wszedł komisarz, to byśmy tam wszyscy poginęli, taka prawda. To spodziewałam się, że na finale to może się skończyć bardzo źle. Ale to ten pomysł po prostu Corneli na strzelanie ciągłym ogniem był po prostu, gdyby strzelała pojedynczo, no to prawdopodobnie mogłoby jej nie starczyć rund, nawet jakby trafiała co rundę na to, żeby go zastrzelić. Ja pożałowałam, że ja to dopiero w drugiej rundzie sprawdziłam, bo tak to bym pysk tego stworzenia już strzeliła od razu trzema pociskami i może pan młotek by przeżył. Bo tu mam komentarz od Matsunoki. Minuta ciszy dla pana młotka, ale i tak. Uwielbiam momenty, kiedy nie wiecie, co robicie, ale i tak robicie i kompletnie przypadkiem coś wychodzi. Matsu, ale ty robisz dokładnie tak samo. Tak. Mogliśmy nie wiedzieć i nic nie robić, więc lepiej coś robić, skoro i tak nie wiemy. Poza tą jedną sesją, to muszę przyznać, że niepokojąco leży mi granie postaciami, które z jakiegoś powodu mają broń palną i wiedzą, co mają robić z tą bronią. Ja pamiętam, że na klątwie Capitanona też Anna Stevens w tym swoim wtedy w Egipcie mordercze strzała. Anna Stevens była zrobiona pod to. Anna Stevens była tajnym agentem i ona miała prawo umieć w sztuki walki i w strzelanie z broni palnej. A tutaj ta broń była tylko i wyłącznie do samoobrony. No i się broniłaś. Tak. Dobra, no, jest pół do pierwszej. No właśnie, jest pół do pierwszej. Graliśmy do oporu dzisiaj, ale zamknęliśmy tą historię, więc za czas jakiś, jeszcze dokładnie nie wiem jaki, spotkamy się na kolejnej odsłonie Cthulhu. Jest wysoce prawdopodobne, że cofniemy się nieco w czasie do wyprawy, do tej feralnej wyprawy do Peru. Profesora Jastrzębskiego i całej reszty, więc być może poznamy tą historię od nieco innej strony i być może się okaże, że w alternatywnej rzeczywistości niektóre osoby nie przeżyły. A to tak można zmienić sobie historię? To dobre, to ja chcę. Znaczy tak w sensie, że nie mówię, że o tej tutaj, tylko że to, co się działo wcześniej, może wypadnie tak, że się okaże, że to, co było tutaj, to jest inna rzeczywistość. Nie żeby coś, ale właśnie deklaruję, że chcę grać Anczu. Kto nie chce? To ja bym tak, wiesz, na starcie postać, która będzie miała broń i odstrzelić Gertrudę. I po problemie. Oj, nie, myślę, że... Chyba, że zmieniacie swoją tą wynik ankiety i chcecie grać coś innego. No to... Szczerze, mam wrażenie, że Gertruda po prostu miała pecha i dlatego to przyjęło nad nią kontrolę. A tu było znacznie więcej osób, które zawiniło i ostrzelenie Gertrudy nic nie da. Mogło być tak. Paść na kogoś innego. Jak my zagramy, to pewnie padnie na kogoś innego. Obstawiam księcia. Ja chyba nie znalazłem długo w internecie, bo pomyślałam o tym, że jak odstrzelimy Gertrudę, to może jednak pan Kazimierz by miał szansę u pana Jastrzębskiego. No wątpię, biorąc pod uwagę jego wpisy w dzienniku. To tak nie działa. Dobra, tak, gramy chyba w Peru. Chyba nikt nie ma... Shipujecie, znaczy się, pana Jastrzębskiego z panem Kazimierzem, tak? No ty powiedziałeś. Tak, jedna będzie grała jednym, druga drugi. Mi się będą tam jednak w nocy, przyjdzie do namiotu.
Tak, okay. Dostaniecie. Dobra, musimy iść spać, bo zapuszczamy się w niebezpieczne rejony, więc czas iść spać. Jest za późno, to tak. Jest ten moment, kiedy najlepiej zejść ze sceny, zanim zupełnie tak. Się pogrubimy. Kiedy trzeba wiedzieć, kiedy z tej sceny zejść, niepokonanym, tak? Parafrazując pewną piosenkę. Więc dziękuję wszystkim. Pa, pa. Papatki. Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.